Niezatapialni. Witamy w 350. odcinku podcastu Niezatapialni. Ja nazywam się Tomasz Pstrągowski i będę dzisiaj waszym DJ-em prowadzącym. Jest ze mną również Iga Ewa Smoleńska. Iga, zrób hałas i powiedz, co u ciebie, jak hałas. Się czujesz. Co u mnie? Dobrze, dziękuję Tomaszu, że pytasz. Jestem wciąż confused, która jest godzina, ale na szczęście są obiektywne strony internetowe, które mówią mi o tym, która jest godzina, co jest dla mnie ważne, aczkolwiek tak jak wiecie, nie ufam tym stronom i muszę się was pytać, która tak, jest godzina. Tak, najpierw sprawdziła, która jest godzina na TMS, a później zapytała na Messengerze, która jest godzina, no, bo nie ufała. To jest w ogóle bardzo ważna funkcja społeczna komunikatorów internetowych, z których ludzie sobie nie zdają sprawy, że można wejść tam na ten komunikator i zapytać się ludzi, która jest godzina. Dominiku, powiedz głośno pumpernikiel i co tam u ciebie, jak się trzymasz? Pumpiernik... Wow. Widać, jak się trzymam, nie jestem w stanie nawet... Jedno zadanie, co nie? Jedno proszę. Zadanie. Pumpernikiel, trzymam się, okej. Chociaż nie do końca, przed odcinkiem mieliśmy dyskusję, w której parę razy moje myśli gdzieś poszły w jakimś takim dziwnym kierunku i sam nie wiedziałem. Rozmawialiśmy o abstrakcyjnym konstrukcie, jakim jest czas, na co Dominik zaczął mówić o rybie, która pływała sobie w akwarium, które się poruszało tak, jak ona pływała po pokoju i ją karmili. Co wprowadziło do dyskusji absolutnie nic. Tak, dokładnie, więc mogę ja dzisiaj dużo wprowadzać niczego do dyskusji. Będziemy dzisiaj rozmawiać o Wiedźminie 4, ponieważ jest news i nie ma newsa. Nie ma newsa, bo CD Projekt zrobił po raz kolejny to, co zrobił z Cyberpunkiem, czyli że postawił kropkę w internecie i internet się zesrał na tą kropkę i po prostu wszyscy są podjarani strasznie tym Wiedźminem. No i my też, nie wiem, czy jesteśmy podjarani, ale na pewno będziemy tam komentować ploteczki i tak dalej. Ale z takim zastrzeżeniem, że zdajemy sobie sprawę, że to jest takie tam, nie wiem, gdybanie sobie i bajanie, ale chyba każdy czasem lubi to porobić. Ale też jest prawdziwy news tam zaszyty, bo CD Projekt ogłosił współpracę z Epiciem i przejście na Unreal Engine 5, co jest realnym oświadczeniem dosyć ważnym dla produkcji jednej z najważniejszych gier na rynku obecnie ukazujące się, więc o tym dzisiaj będziemy rozmawiali. Mamy mały temat awaryjny w razie czego, ale być może do niego w ogóle nie dojdziemy, więc nie będę go tutaj poruszał. Dominik ogląda Ozark, więc to też jest temat awaryjny w razie czego, jakby nam zostało czasu, to Dominik jeszcze trochę pohejtuje Ozark na samym końcu. Iga, co jest grane u ciebie? Od tego zacznijmy. Chyba, że możemy zacząć od mojego, co jest grane, bo ja zawsze z młodzieżą jestem. No to proszę. Tak, oczywiście. Niezatopianie zawsze z młodzieżą. Zresztą znasz attention span młodzieży. Oni posłuchają nas przez pierwsze 15 minut, a potem pójdą kupować tosty z awokado. Dokładnie to samo chciałem powiedzieć, że jak mamy coś, co jest dla młodzieży, to trzeba na początku, bo tam 10 minut. I ja powiedziałem 15, ja daję im 10 max, więc go. Słuchajcie, młodzieży. Halo, młodzież. Halo, młodzież, tak. Teraz facet przez 40 wam będzie mówił o rzeczach młodzieżowych. No więc grałem w taką czaderską grę, Triangle Strategy. Morowo. Morową, tak. Triangle Strategy, której tytuł cały czas jest komiczny i beznadziejny. I uważam, że jest ostatecznym dowodem na to, że tytuły japońskich gier po prostu nie mają sensu i są losowane. Znaczy, akurat tutaj skończyłeś X-koma? Tak, skończyłem X-koma. Okej. Okay. Akurat ostateczna ocena, bym chciała poznać twoją tego XCOM-a, tego dodatku właściwie. Sam XCOM 2 to jest w ogóle klasyk nad klasyki, więc tam 10 na 10 totalnie, co nie? I ten dodatek bardzo dużo rzeczy dodaje, więc jakby bardzo polecam granie z dodatkiem. Czyli 13 na 10 teraz. Nie no, no to jest no chyba największa, poza moje może Fire Emblem, marka na rynku strategii turowych i totalnie warto i rewelacja, co nie? Jakby tam. Okay. Aczkolwiek stan techniczny portu na Switcha to jest jakieś 2 na 10, co nie? Więc odradzam, z całego serca odradzam. Triangle Strategy, wracając do tego, co lubi młodzież, tutaj przepraszamy, że trochę zaśmieciliśmy ten wątek jakimiś starczymi takimi tematami. Triangle Strategy nie dość, że ma strasznie debilny tytuł, to ma jeszcze genialne podejście do jakby problematyki, do mechaniki, bo co by było,
To jest takie, to jest taka odpowiedź na pytanie, co by było, gdyby nic, jakby każdy wybór w grze, jak dzisiaj mamy, że jest tam ten dobro i zło, jest, możesz mordować dzieci albo nie mordować dzieci, co by było, jakby to zniuansować i dać trzecią opcję. Nie mogli tego zrobić. To jest udowodnione naukowo, że nie może być więcej opcji w grach niż dobra i zła. Mogli to zrobić i to zrobili i są trzy opcje dialogowe za każdym razem do wyboru. Czyli możesz zamordować dzieci, uratować dzieci albo... Nie ma, ta trzecia jest ambiwalentna, jakoś tak rozumiem, różnie. Albo zamordować połowę dzieci, a drugą połowę dzieci uratować, nie? Okej, okay. Wow. Powiem... Tak. Jestem pod wrażeniem. Tak to wygląda. Jest to dosyć klasyczna strategia w stylu Fire Emblema czy Final Fantasy Tactics. Nie robi ona na strategicznym takim poziomie nic wyjątkowego. Jedyne, co jest trochę zaskakujące, to to, że zabawa otoczeniem i elementami, czyli tam są cztery elementy, jak wszyscy wiemy, co nie, ziemia, ogień, powietrze i woda, więc i prąd jest piątym elementem. A miłość? I miłość, tak. I grawitacja. Prawie Kapitan Planeta, ale okej. Okay. Tak, więc jakby jest to dosyć zaskakujące, że można nimi manipulować na mapie i to bywa bardzo przydatne, że na przykład jak gdzieś się unosi para i ty tam walniesz piorunem, no to ta para się naelektryzuje i dużo większe obrażenie zadaje, co nie? No, jak na przykład zgasisz ogień, to tam się pojawia para z kolei, co nie? Więc to też możesz jakby trochę manipulować tym, gdzie ta para jest. Więc jakby to jest spoko, ale tak poza tym to na poziomie postaci, umiejętności jest to bardzo, bardzo klasyczna gra. Taka, że przesuwasz... Tak? No skończ. Że przesuwasz swoje pionki, i te pionki mają zabić inne pionki. Nie ma tu... Chciałem się tylko przerwać, ale kończ. Nie, bo myślałem, że Tomek już kończy zdanie, a dopiero mówiąc swoje, zorientowałem się, że mówi dalej. Nieważne, Iga, okej? Okay? Mówi, co dzisiaj ze mną nie jest, ma tak? Tu, nie ma tu permadeath, co z jednej strony jest taką decyzją trochę dziwną, bo dzisiaj chyba ta mechanika permadeath jest dosyć już... przyjęta w takich strategiach, a zwłaszcza, że tutaj jest mnóstwo postaci, więc tam jakby jakaś raz na jakiś czas zmarła, wzięła i kopnęła w kalendarz, to dobrze by to jakby przysłużyło dramatyzmowi. Ale z drugiej strony odwraca to trochę podejście takie strategiczne tej gry i co mi się nawet podoba, bo dla mnie jest to nowość i trochę muszę zmienić swoje podejście do bitew dzięki temu, że one teraz działają trochę jak szachy, że po prostu strategicznie poświęcasz figury i to nie jest tak, że się mega boisz i że tam ci będzie prześladować kara do końca gry za to, tylko jakby ma to sens, że tracisz jakichś wojowników i oni ci wrócą w następnej rozgrywce, więc teraz tak po prostu no tak taki przyjmujesz styl gry, co nie? I nawet to jest ciekawe dla mnie, bo mówię, bo do tej pory zawsze grałem tak, żeby wszystkich tam ocalić, bo jak jeden wziął, umarł, to już go nie miałem więcej. Ja teraz mam tak, że jak muszę na przykład zatrzymać w czasie, powstrzymać jakieś posiłki dla przeciwnika, to zostawiam tam trzech czy czterech wojowników, których mogę poświęcić i jestem w stanie, znaczy wiem, że oni zginą, co nie? Jakby i to też jest jakaś strategiczna decyzja i dzięki temu, że nie ma tego permadeath, to ja ją chętnie podejmuję i ma to sens. Ale to znaczy, że w świecie gry oni się przewracają, giną i są tam dead, ale po walce znowu są tam w dialogach. W świecie gry oni chyba nie są dead, tylko jakby, nie wiem, jacyś są ranni na polu bitwy. Wydaje mi się, że z tego, co Tomek mówi, to nie, bo Iga, bo to tak, tak jak ty mówisz, że w świecie gry są dead, ale w dialogach są, to tak działał permadeath w Fire Emblem. Nie, ale chodzi mi po prostu o to, że podczas walki są dead, kończy się walka, zaczyna się tam. Podczas walki są takie puf, w ogóle taka para jest i oni znikają, co nie? Więc okej, dobra, ale to dobra, nie masz jakby, nie możesz nimi nic robić, a potem jakby ponownie przechodzisz tam jakiś inny tryb i że znowu do walki znowu są. Tak. To było moje pytanie. Dominik, miałeś jakieś pytanie? Ja miałem pytanie a propos tych... Nie wiem, czy to pytanie będzie miało sens i czy to będzie miało cokolwiek wspólnego z tym, co mówisz. Ale widziałem taki film o rybie. Jest taka rybka. a propos tych interakcji z żywiołami, że tam piorun strzela w wodę i coś się dzieje i tak dalej, to zastanawiałem się, jest taka przyjęta chyba w grach wideo zasada, że ta woda z prądem, z elektrycznością, no to tam jest... Tam poraża, tam... Podwójna elektryczność. Śmierć i masakra, tak, ogólnie. Woda niszczy ogień, a ogień niszczy truciznę.
Bo ogień niszczy truciznę i w Asesynie tak jest, i w Divinity tak jest. I wydaje mi się, że to jest taka już konwencja przyjęta, że... W Pokemonach ogień niszczy roślinę. Bo jak okay. W ogóle wiadomo, trucizna to jest kolejny żywioł, co nie jakby... Tak, właśnie, że tak, jak masz truciznę w formie takich, wiecie, takich oparów, które się unoszą, tak. To żeby... To one są zawsze łatwopalne. To zawsze łatwopalne, nie? I właśnie tak się zastanawiałem. Wiesz co, jeszcze konwencję. Nie doszedłem do takich jednostek, które by zostawiały jakby pole trucizny po sobie, tylko mam takie, które zatruwają, wiesz, tam sztyletem. Więc nie wiem, jak to będzie, ale spodziewam się, że tak. Totalnie ta taka tutaj gospodarka żywiołami w tej grze jakby jest mega stereotypowa i wcale mnie to nie zdziwi. Więc tak pod względem strategicznym to jest taka gra, jak każdy widzi. To jest taki, wiesz, koniaki jest, każdy widzi, triangle strategy, jaką jest strategią, każdy widzi. Natomiast, co jest zaskakujące, to jest to, że to nie jest de facto strategia, ta gra, tylko to jest visual novel połączony ze strategią. Jakby strategia tam jest w ogóle totalnie grą dołączoną do visual novel. Jakieś 70% tej gry to jest oglądanie scenek fabularnych i zazwyczaj nie masz żadnego wpływu na te scenki, tak przez większość czasu nie ma, w ogóle po prostu tylko oglądasz scenki i słuchasz sobie dialogów. Wszystkie są udźwiękowione, ale nie wszystkie voice-overy są dobre, więc tutaj tak zaznaczę. Czasem musisz pochodzić sobie po takiej statycznej lokacji i tam posłuchać, co mają do powiedzenia inni. I czasem dochodzi do takiego strategicznego punktu, gdzie podejmujesz decyzję i to jest fajne, że jakby ty masz tą swoją drużynę i każdy w tej drużynie głosuje, co chce zrobić, nie? I ty możesz ich przekonać, żeby oni podjęli taką decyzję, jaką ty chcesz, ale możesz ich też nie przekonać i wtedy totalnie gra idzie w kierunku, którego ty nie chcesz. Więc to jest nawet sympatyczna taka mechanika, nawet mi się to podoba. W jednym momencie na przykład nie wiedziałem, czego chcę i totalnie po prostu nikogo nie przekonywałem i tak powiedziałem sobie, gro, zrób co chcesz, jakby tam zobaczymy, co z tego wyjdzie, co nie. Więc, znaczy, jest to takie realne wykorzystanie tego, że twoi przyjaciele mają jakąś swoją wolę i ta wola może być czasem sprzeczna z twoimi interesami i po prostu wybierzesz inną ścieżkę niż chciałbyś, co nie? Jakby gra wybierze za ciebie inną ścieżkę niż chciałbyś na podstawie tego, że robiłeś jakieś tam rzeczy albo po prostu twoi kompanie mają inne przekonania, co nie? Ale tak, ale totalnie, jakby ta gra jest totalnie zdominowana przez warstwę fabularną i zdecydowana jej większość to jest oglądanie, słuchanie i jeżeli dialogi to jakieś takie bardzo proste właśnie w stylu, że masz na 5 minut dialogu, na 5 minut filmiku masz tylko raz do wyboru jeden dialog właśnie z trzech opcji, nie z dwóch, tutaj to zaskoczenie wielkie i jeżeli byście chcieli grać w tą grę, to przygotujcie się na to, że ona jest przede wszystkim taka, a te strategie, te momenty strategiczne, te bitwy zdarzają się tak raz na 2 godziny na przykład grania, więc no nie jest to gra w stylu Fire Emblema, gdzie, albo już totalnie nie jest to gra w stylu XCOM-a, gdzie prawie cały czas coś się dzieje i tak na strategicznym poziomie. Nie? A o czym jest ta gra? W sensie, jakie tam jest zawiązanie akcji? To jest taka gra, która się naoglądała trochę Gry o Tron, ale jako, że jest japońską grą dla dzieciaków, dla młodzieży, to wzięła z Gry o Tron to, co chciała, a tego, czego nie chciała, to nie wzięła. Czyli nie wzięła całego takiego cynizmu podejścia do świata i władzy, tej całego okrucieństwa i całej seksualności, całej wszystkich tych takich takiej małości ludzkiej, która w Gry o Tron była bardzo ważna, co nie? Że jakby że ci wszyscy ludzie, którzy decydują o życiach tam tysięcy albo milionów ludzi, że oni są bardzo często małymi ludźmi bardzo i zapatrzonymi w swoje własne interesy i to ich okrucieństwo dla nich nawet jest niezauważalne, co nie? Że oni po prostu manipulują losami ludzi i tak dalej. Co nie? Tutaj tego nie ma, ale jest totalnie taka mozaikowa narracja rozbita na tam 15 czy 20 postaci, tak jak w Grze o Tron było. Totalnie jest taka konstrukcja fabularna, jak była w Grze o Tron, że kiedyś toczyła się jakaś wojna i zakończył ją obecnie panujący król i jego najbliższy tam przyjaciel, wojownik. I oni dzisiaj jakby utrzymują pokój, tak jak miałeś Baratona i Starka w Grze o Tron, co nie? Zaczyna się też w podobnej sytuacji trochę, bo ten niby Stark wydaje jedno ze swoich dzieci za żonę. Jest też wredne rodzeństwo o białych włosach, tak jak masz Lannisterów w Grze o Tron.
I mówię, i ogólnie jakby taki... A, jeszcze w ogóle cała taka konstrukcja świata jako świata fantazy, w którym istnieje magia, ale ta magia nie jest siłą, która podporządkowuje sobie wszystko jakby w świecie. To jest, to jest raczej taki dodatek po prostu do tego świata, nie? Że tam, że to jest takie w miarę realistyczne, realistyczniejsz, co gdzieś, średniowiecze. Mój ulubiony rodzaj średniowiecza. Tak, no bo ta główna wojna, która się w ogóle toczy, to się toczy o zasoby soli, co nie, na przykład, co jest dosyć przyziemne, jak na grę fantasy. Więc... Ale też bardzo realne jakby. Ale też dosyć, chociaż co mnie do tej pory zaskakuje, to na przykład to, że jest podkreślane, że sól jest wykorzystywana przy materiałach wybuchowych, o czym nie wiedziałem, a nie mówi się, że jakby główne bogactwo soli, dlaczego sól była kiedyś tak cenna, tkwiła w tym, że ona służyła do konserwacji żywności. Tak, konserwacja tak. Jedzonka. O tym w tej grze nie ma. A o tym, że tam materiał wybuchowy się robi z solą, jest. To chyba napisał deGrasse Tyson, albo odwoływał się do tego, że jest taka książka, której tytuł brzmi, czy jakoś jest zbliżony do tego, że właśnie musimy zmienić ropę w sól. I to jest właśnie taki argument za tym, że na przykład produkowanie samochodów elektrycznych, jasne, że wciąż ich produkcja zużywa i tam wymaga jakichś zasobów, ale chodzi, żeby ostatecznie nie było znaczenia, skąd tą energię pozyskujemy, że samochód elektryczny, jasne, wciąż zostawia jakiś tam ślad, wciąż jest ten, ale że żeby zmniejszyć znaczenie tej ropy, żeby owszem, ona wciąż była używana, ale żeby nie była tak kluczowa, jak kiedy, że właśnie to zrobiliśmy z solą, nie? Że kiedyś ona była absolutnie takim surowcem, który był potrzebny do istnienia ludzkości, bo to był jedyny sposób, jaki znaliśmy tak. do konserwowania żywności. A później stała się ona tylko jednym ze sposobów i przestała to być jej główna jej znaczenie, nie? I powód jej istnienia. Nie wiem. Dobra, Dominik, już. No więc na razie właśnie mówię, jakby posiadając jakąś taką ogólną wiedzę na temat historii, jak ważna była historycznie sól, ta wojna ma mega dużo sensu, ale gra sama w sobie dosyć słabo to uzasadnia do tej pory na razie, co nie? Tak. I jeszcze opowiem coś o poziomie trudności. Gram na normalu, czyli tym proponowanym. Jest dosyć trudny ten normal, co się sprawdza czasami, bo na przykład miałem już raz takie mega dramatyczne zakończenie, gdzieś tam spaliłem pół swojej wiochy i musiałem się wycofywać i poświęciłem, paląc tą swoją wiochę, poświęcałem swoich żołnierzy, żeby spalić tych najniebezpieczniejszych żołnierzy, też wroga, i w związku z tym wylądowałem na końcu ze swoimi takimi słabymi jednostkami, które się musiały dosyć tak dramatycznie bronić i tak dalej. Ale żeby ci dobrze szło, żeby w miarę mieć ten polecany level, który jest tam przy każdej bitwie fabularnej podawany, to niestety trzeba robić wszystkie bitwy takie treningowe, a one są na szczęście krótkie i dosyć dynamiczne, ale przy tym nudne i takie powtarzalne. Jakby to są cały czas na takich samych planszach, takich bardzo prostych szachownicach, rozgrywane randomowe bitwy, w ogóle zupełnie niefabularne, niepowiązane z żadnymi wątkami pobocznymi, ani nic takiego, do których się wchodzi z oddzielnego menu i jakby tam to jest taka czysta mechanika tylko do levelowania, co nie? Taka widać, że takie obejście po prostu designerskie, jak dać graczowi szansę, żeby on nadgonił, co nie, jakby. A jednocześnie jak się rozwiązuje, jak się gra w te wszystkie takie misje fabularne, to i tak nie jesteś w stanie być na tym poziomie, na który jest rekomendowany, co nie? I tak jakby musisz nadganiać. Więc pod tym względem gra jest tak sobie zaprojektowana. Wydaje mi się, że można było to dużo ciekawiej zrobić. Nawet Fire Emblem ma właśnie misje poboczne, ciekawsze, gdzie się leveluje. XCOM to w ogóle rewelacyjnie rozwiązuje, bo tam w ogóle jakby 3/4 rozgrywki jest w losowo generowanych misjach i jakby w kółko masz taką mechanikę levelowania swoich jednostek, nie? Że jeżeli jakaś misja jest dla ciebie za trudna, to wystarczy po prostu, że trochę czasu jakby odłożysz w czasie jej rozwiązywanie i tam w międzyczasie się ze 2 czy 3 misje ci wylosują i sobie levelujesz, a przy okazji ta rybka tam będzie jeździła i tam się nauczy. Skoro już mowa o czasie, co nie? A ile jesteś godzin już w grze? Z 10, tak mi się wydaje. A to tak już
Tak, tak uczciwie już jest. Tak raczej dużo, no. Chociaż ona jest tak na 60, nie? Więc jeszcze dużo przede mną. Na razie są dopiero dwa królestwa zaangażowane w wojnę z trzech, więc tak czuję, że to jeszcze nie jest taki prawdziwy ten spisek, ta prawdziwa wojna. A są tam wątki romantyczne? Jest jeden wątek romantyczny, właśnie, bo ten główny bohater twój z tego domu wilka, to też jest ciekawe, że jest tam Geralt. Taka... Nie. Taki Stark jakby, co nie, tutaj. Okay. Też jest ciekawe, że jest jeden właśnie taki ród rycerski, który jest taki cnotliwy i taki jakby właśnie z takim klasycznym, stereotypowym stylu rycerski. Właśnie nie jest taki zdradliwy, jak tam wszyscy, co nie, dookoła i tak dalej. Lojalni są, tak? No i oni są kojarzeni z wilkami, oczywiście, jak Starkowie z Gry o Tron. I ten główny bohater to jest totalnie Jon Snow, co nie? I on ma się pobrać z przyrodnią córką byłego... tam... Wuja karczmarza. Nie, byłego króla, drugiego królestwa, żeby pokój przypieczętować, co nie, pomiędzy tymi królestwami. I wątek romantyczny jest taki, że gra się zaczyna w momencie, kiedy ta córka, przyrodnia córka, znaczy to nie jest przyrodnia, to jest bękarcica, nie wiem, czy tak istnieje. Wiem, że jest bękart, ale czy kobieta bękart to jest po prostu bękarcica? To już jest bękarcica. Dobrze. Tak, bękarcica? No nie, to ona jest bękarcicą. Według słowotwórstwa i jego zasad, okay, to tak, stworzyliśmy tak. Słowo. No to ona jest bękarcicą tego króla i przyjeżdża, żeby jakby została wydana za tego Jona Snowa naszego. Ale ten wątek romantyczny jest taki, że ona jest szlachetna, on jest szlachetny. Mimo, że się nie kochają, to się darzą wielkim szacunkiem i najprawdopodobniej z tego szacunku wykwitnie miłość. Więc to absolutnie, absolutnie nie jest to takie bardzo właśnie... szanowane dziecko. Tak. Absolutnie w ogóle to nie jest takie podejście, jakie miała Gra o Tron, takiego realistycznego, serio traktowania ludzkich namiętności, słabości i tak dalej, co nie? I wszystkie ciekawe postacie są postaciami drugoplanowymi w tej grze. Jakby tam na pierwszym planie masz totalnie takie papierowych rycerzy, którzy w ogóle wszystko zrobią dla swoich ideałów i tak dalej. No, więc to z młodzieżą, Triangle Strategy. Nagadałem się strasznie, więc może Dominik, albo nie, Dominik, tak mamy w agendzie, że Dominik, co się dzieje w CD Projekcie? Najpierw streszczenie szybkie, a później pogadamy o tym. Dokładnie w poniedziałek 21 marca, czyli tydzień temu, jak to słuchacie, CD Projekt ogłosił, że pracuje nad nową grą z serii Wiedźmin. Nie nazwał tego Wiedźmin 4, w zasadzie to napisał, że czas rozpocząć nową sagę. A new Saga Begins, tak jest na angielskiej wersji strony, nie wiem, dlaczego by się angielska wersja strony otworzyła, ale no, że idzie nowy Wiedźmin. I w zasadzie, jeżeli chodzi o samą grę, to tak jak Tomek już zaanonsował na początku odcinka, nie powiedziano kompletnie nic, oprócz tego, że będzie jakiś nowy Wiedźmin. Pokazano jeden obrazek z leżącym w śniegu amuletem, który to amulet początkowo gracze... Medalion, tak, przepraszam. Znaczy amulet, to wiedźmiński amulet się mówiło. Nie medalion. Wiedźmiński medalion też się mówiło. Tak? No to medalion, amulet, ta zawieszka. Taki, zawieszka. Tak. Pójdźmy na kompromis, wiedźmińska zawieszka. No i ta zawieszka... Przepustka dla Wiedźminów, taka na imprezy. Tak, i taże zawieszka została zinterpretowana początkowo przez graczy jako pochodząca ze szkoły Kota, bo te wiedźmińskie zawieszki służyły w fikcji wiedźminowej do rozpoznawania szkoły, z której dany wiedźmin pochodzi. I to, że gracze zobaczyli tam szkołę Kota, naprowadziło na taki najbardziej logiczny wniosek, że bohaterką, chociaż CD Projekt tego nie potwierdził, że bohaterką nowej gry będzie Ciri. Iga? Bo sprawdziłam definicję słowa medalion i amulet i medalion jest właściwie elementem architektonicznym stricte z definicji. On ma taki sam kształt jak amulet, który to amulet nosi się na szyi i ma znaczenie magiczne i symboliczne, aczkolwiek medalion też został jakby zaczyna być używany do tego samego co amulet, dobrze. Więc wszyscy mieliśmy rację. Niech będzie, że wszyscy mieliśmy rację, chociaż tak nie jest. Nie oddam ci tego, Dominik, po tej rybie, która jeździła po pokoju trochę. Gracze zinterpretowali, że będzie to Ciri, a powodem tej interpretacji było to, że Ciri pojawiała się już z tym amuletem szkoły Kota. Pojawiała się podobno, mam tutaj tekst otwarty PC Gamera. Ryś? Za chwilkę, no zmierzam okay. Do tego, Iga, nie spoiluj mojej wypowiedzi. Jezus, spoiler, Maria. No jakbyś słuchała mnie zamiast googlać w internecie informację, którą i tak ci powiedziałem poprawnie,
to byś wiedziała, dokąd zmierzam. Gracze myśleli, że to będzie Ciri, bo to jest szkoła kota, a Ciri była z amuletem szkoły kota w Wiedźminie 3. Nie było to nigdzie jakoś tam wyróżniane, ale pojawiała się tam amuletem, można ją było z tym amuletem zobaczyć na cutscenkach. Ale tak jak powiedziała Iga, inna część graczy zwróciła uwagę, że to nie wygląda za bardzo jak kot, a bardziej jak ryś, który oczywiście jest... pochodzi z rodziny kotów, więc jakby ma coś tam wspólnego z kotem, ale nie jest kotem per se, że tak powiem. No i CD Projekt potwierdził, że tak, że jest to medalion szkoły Rysia. Co to oznacza, bądź nie oznacza, to sobie zaraz pospekulujemy, bo nie chcę tutaj dominować tej dyskusji, bo miałem tylko zdać raport. Drugą kwestią, jaka się pojawiła, taką ważniejszą w tym sensie, że bardziej jest to jakiś konkret, jest to, że CD Projekt ogłosił przejście na Unreal Engine 5. Oznacza to, że nie będzie korzystał już z technologii własnej, z której to w zasadzie od samego początku korzystał. Wiedźmin 1 był zrobiony na Aurorze, ale ja bardzo dobrze pamiętam, że ta Aurora, to oni tam ją wzięli głównie dla tej logiki, które ona w sobie miała, natomiast silnik graficzny robili sami do tej gry i tak. Wzięli tą warstwę, mówię, tak prosto mówiąc, wpływającą na logikę gry, a tą warstwę wpływającą na oprawę graficzną robili sami. Wiedźmin 2 już był całkowicie na ich silniku, Wiedźmin 3 był całkowicie na ich silniku, Red Engine, Cyberpunk też był na ich silniku, więc teraz po raz pierwszy wezmą cały silnik graficzny z całym dobrodziejstwem inwentarza od Epica i na tym będą robić grę. Czy to jest dobry pomysł, czy nie, to też sobie porozmawiamy. Ciekawa rzecz jest związana z tym, jest taki dosyć wnikliwy artykuł Digital Foundry na ten temat i dosyć ciekawą rzecz mówi były pracownik CD Projektu w tym artykule cytowany, że tak naprawdę nie istnieje coś takiego jak Red Engine, co jest dosyć ciekawą perspektywą. To znaczy de facto on był i tak pisany praktycznie od nowa dla każdej nowej gry CD Projektu, po czym na etapie crunchu było to wszystko jakoś tam w szalony sposób sklejane do kupy i jakby, że nie istnieje taka zwarta technologia, która może być przenoszona między tymi grami, że do każdej z tych gier de facto to było jakoś tam customizowane i robione w dużej mierze od początku. Więc być może CD Projekt chce tego uniknąć. I to chyba jest tyle, jeżeli chodzi o fakty takie obiektywne dotyczące tej zapowiedzi. Nie ma żadnej daty, nie ma nic mowy o platformach. De facto, z mojego punktu widzenia, ja miałem takie wrażenie, przynajmniej kiedy przeczytałem tą zapowiedź, że jest to taka zapowiedź mocno pod giełdę zrobiona, bo ona jest, ten Wiedźmin 4, czy jakkolwiek go nazwać, jest tak mocno na boku, a bardziej to jest właśnie ta zapowiedź ściślejszej współpracy CD Projektu z Epiciem. Takie było moje wrażenie. Jakie ty miałeś wrażenie, Iga, i co myślisz o tym? A znaczy, no, jak ktoś ci daje jednego screena i mówi, że będzie nowy Wiedźmin, no to znaczy, że gdzieś w przyszłości będzie nowy Wiedźmin. Jakby to nie jest nic... Nie ma osoby na tym świecie, która kiedykolwiek grała w jakąkolwiek grę i przeczytała przynajmniej jednego newsa, która nie wiedziała, że nie będzie nowy Wiedźmin. W sensie, jakby tak, to by było szalone w ten sposób myśleć. Tak, więc czy oni to wydadzą za 10, 12 czy 6 lat, to jest tam inna sprawa. To wcale nie musi być tak szybko. Szczególnie, że wciąż pracują nad naprawą oraz tworzeniem nowego kontentu do Cyberpunka, który wciąż będzie na tym ich Red Engine, tak swoją drogą. Tak. A jakby... Tak, tutaj jest coś, przepraszam, o czym ja zapomniałem wspomnieć, że tak przy okazji ogłosili, że nie będą portować, przenosić Cyberpunka na Real Engine, to jakby ta gałąź ich działalności będzie wciąż na ich silniku. Jeżeli chodzi o to przejście silnikowe, to ma taką jedną bardzo dobrą rzecz dla studia, a drugą bardzo taką sobie, bo problem polega na tym, że jeżeli tak długo pracujesz na ich nosowym engine'ie, i na przykład zrobiłeś, powiedzmy, przyszedłeś w trakcie robienia Wiedźmina 3, zostałeś na Cyberpunku jeszcze w CDP-ie i teraz zmieniają ci silnik. Nie jest wcale powiedziane, że ty przyszedłeś z doświadczeniem z jakiegokolwiek innego studia, żeby robić tego Wiedźmina 3 i Cyberpunka, więc ty nie znasz Unreala. Tak zupełnie go nie znasz, więc masz x lat doświadczenia w firmie i będziesz musiał się nauczyć narzędzi, tak po prostu od początku. Natomiast
możesz zatrudniać ludzi, którzy pracowali w Unrealu. A tych ludzi jest milion. Plus Unreal ma, znaczy czwórka, bo oczywiście piątka to jest coś bardzo nowego w tym momencie, ale jeżeli chodzi o czwórkę, ja trochę pracuję w czwórce tam i sama sobie nawet na boku dłubię giereczki, a jest znakomicie opisany i ma gigantyczny jakby taki support w internecie, więc każdy problem, jaki masz, jesteś w stanie znaleźć w dokumentacji, popatrzeć i na pewno ktoś miał już ten problem, rozwiązał go i masz 500 postów na forum, więc to jest super wygodne. Komercyjne silniki są amazing, jeżeli o to chodzi, o grupy wsparcia supportowego takich nawet samych użytkowników. Więc jest na pewno dużo łatwiej się go nauczyć niż in-house'owych engine'ów. A no plus Unreal ma, to jest już taki trochę standard rynkowy w tym momencie, więc to będzie na pewno bardzo dobrze dla wszystkich pracowników, bo nawet jak nie będą kończyć tego Wiedźmina 4, to będą w każdym momencie mogli przeskoczyć do innego projektu ze znajomością Unreala. Tak, no właśnie, tak sobie teraz pomyślałem, że powiedziałeś, że to jest trochę takie sobie dla tych ludzi, którzy od lat pracują w CD Projekcie i zawsze pracowali na Red Engine, mm-hmm. ale faktycznie dla nich to może być początkowo takie sobie, ale jak się tego silnika nauczą, to też im to otwiera tak, dużo możliwości. Tak, tylko że ja to mówię z perspektywy firmy, a nie pracownika tutaj, bo popatrz, masz, no tak, no na przykład 40, masz 50 osób w firmie, 32 z tych osób pracowało tylko na twoim silniku. I to są prawda. Ludzie, którzy nie mają żadnego doświadczenia w nowych narzędziach, nie? To prawda, ale wciąż mam wrażenie, że oni ostatnio wcielili jakieś tam studia chyba ze Stanów, nie pamiętam. No w każdym razie oni się mocno też rozwijają na jakieś tam oddziały poza Polską, więc myślę, że to z tego punktu widzenia. I że tak ogólnie, z takiej ogólnej perspektywy ich, no to ten zysk właśnie z tego, że dużo łatwiej zatrudniać nowych ludzi, dużo łatwiej współpracować z jakimiś, wiesz, jak kupujesz studio i to studio ma już coś na Unrealu, to dużo łatwiej ci ich jakieś rozwiązania tak, wcielać do twojej gry. Mi chodzi po prostu o to, że jakby patrząc na takie większe, że tak w sensie długoterminowe jakieś konsekwencje, to jest zawsze bardzo dobra decyzja przejść na komercyjny silnik. Po prostu dlatego, że jest używany tak. przez większą liczbę ludzi. A jedyne, co tracisz, to jest to doświadczenie, które mieli ludzie, którzy po prostu uczyli się pracować na twoim narzędziu, bo to bardzo często mogą być ludzie, którzy po prostu totalnie nie kumają nic z Unreala, nie? I muszą się... To jest bardzo często zmiana paradygmatu myślenia o silniku, logice i wszystkim, co się dzieje, więc to nie będzie proste, aczkolwiek za 2 lata będą w stanie używać tego narzędzia, tak. chociażby bardzo nie chcieli, to już po prostu będą w stanie. Więc to jest taka kwestia. A dodatkowo, no, support Epica bardzo się przyda, aczkolwiek Unreal 5 to są jeszcze powijaki, nie? W sensie to nie jest... To jest coś nowego. Tak, to jest coś takiego zupełnie nowego. Zanim zapytam Tomka, to właśnie i nawiązując do tego, co Iga powiedziała... Ja tylko wtrącę tutaj może trochę... że to studio amerykańskie, które posiada CD Projekt, nazywa się The Molasses Flood i jest z Bostonu. Okej. Okay. Ja, dziękuję. Oni zrobili The Flame and the Flood? Tak. To Where the Water Tastes Like Wine. Jedno z tych dwóch zrobili. The Flame and the Flood. Tak. I Drake. To jest małe studio bardzo. Tak. Co do tego, co Iga mówiła, tylko szybko dodam, że tak jak powiedziałaś, że ten silnik się jeszcze rozwija i też pojawiły się wątpliwości, czy to jest właściwy silnik dla gry w otwartym świecie, o takiej skali, o jakiej zapewne będzie myślał CD Projekt. Unreal Engine jakoś nigdy nie słynął jako silnik do open worldów. I to jest coś, na co zwraca uwagę CD Projekt w swoim oświadczeniu, że oni mają... nie tylko wykorzystać tą technologię, ale również ta współpraca ma przebiegać w dwie strony, że oni mają autentycznie też do tego silnika swoje doświadczenie jakoś wprowadzić i wpłynąć na dostosowanie go lepsze do open worldów. Nie? Unreal to jest combine. To jest po prostu gigantyczna rzecz, w której jesteś w stanie zrobić wszystko. To nie, moim zdaniem, jakby okej, być może on nie działał super... A jakby to powiedzieć elegancko z jakimikolwiek rozwiązaniami typu open world, natomiast on będzie tak działał, jeżeli CDEP będzie potrzebował, żeby tak działał. CDEP też ma najprawdopodobniej tyle pieniędzy, żeby zatrudnić bardzo dobrych programistów. A przecież no, jesteś w stanie po prostu kodować tam C++owo rzeczy i po prostu seamlessly wrzucać tak, się do blueprintu, więc to jest żaden problem moim zdaniem. No tylko, jakby... mówię, ja nie mówię, że to jest problem, tylko chodzi mi o to, że tu się pojawia ten wątek wpływu jakby, wiecie,
że nie tylko CD Projekt sobie tam dokodzi coś w C do tego Unreala, jak im będzie potrzebne, ale również przekaże to Epicowi, więc tam jakiś deal może poszedł nie tylko na to, że CD Projekt kupuje ten silnik, ale również jakoś tam swoje czy rozwiązania, czy jakiś know-how udostępnia Epicowi, tak? To wynika w ogóle nie wprost, ale jest bardzo wyraźnie zasugerowane w tym ogłoszeniu, który CD Projekt ogłosił, że to jest długotrwała współpraca z Epiciem, tak. I jakaś taka obustronna współpraca też, no że właśnie, że to nie jest tylko tak, że Epic wynosi z tego pieniądze, bo to nie ma co ogłaszać jakby. W tym momencie Epic jakby nie powinien być stroną, no bo to po prostu każdy może kupić sobie Unreal 5, nie? Od Epica i tyle. Tylko, że Epic też jakby coś z tego ma, więc możliwe, że to będzie jakby, nie wiem, jakiś taki poligon dla Unreal 5, jakaś taka wizytówka. Ale jeżeli kupujesz silnik, to masz support od firmy, która robi ten silnik. To tak, jest, tak, ale to tutaj... no-brainer. Tak, ale tutaj jakby ten Epic jakby ogłasza, że ma z tego coś więcej, że, jakby, że to też dla nich jest ważna współpraca, co nie? Czyli, no tak, mówię, na Epic teraz tak. Gigantyczne pieniądze jakby wrzuca na fakt, żeby być relevant po polsku, żeby się liczyć. Jakby na rynku, akurat nie? W kategorii silników to nie musieli wrzucać pieniędzy, żeby być istotny. No nie, ale wiesz, to jest zawsze dekad. Kwestia tego, że fajni, bo jakby CDEP mówi, że oni nie planują, żeby cokolwiek ich był ekskluzywem na Epic Store, aczkolwiek myślę, że Epic byłby zachwycony, jakbyś kupił sobie Wiedźmina 4 na Epiku, a niekoniecznie na Steamie, nie? No, może tak. Tylko tu jeszcze wchodzi taki problem, że CD Projekt ma jeszcze swój własny sklep, który jest GOG-iem. I akurat przy okazji swoich własnych produkcji, ten GOG zazwyczaj jest super mały, ale przy okazji własnych produkcji CD Projektowych dużo się tam sprzedaje. Których jest milion. Po prostu nic nie robią, tylko te gry wydają, nie? Więc ja bym tu był raczej właśnie tak po stronie tego, co Dominik mówi, że Epic będzie miał z tego jakiś know-how od CD Projektu, jakiś taki, wiesz, taką świadomość tego, jak bardzo można manipulować tym ich właśnym silnikiem, jak bardzo można go pożerzyć, co tam znaczy też magicy jest... CD Projektu zrobią, co nie? Tak, ale... Daj mi skończyć. A przy okazji będzie to też taka wizytówka, oczywiście. No właśnie o to mi chodzi. Było, nie było, gry CD Projektu zawsze są znane z tego, przynajmniej tam Wiedźmin 3 i Cyberpunk, że zajebiście wyglądają i pokazywanie czegoś takiego... I mają bardzo dużo bugów. Co? Właśnie to są znane z tego, że dobrze wyglądają, na bardzo, to też bardzo, mają bardzo dużo bugów. Zwraca uwagę Digital Foundry, że to jest trochę szkoda tego Red Engine, bo właśnie i w Wiedźminie 2, i w Wiedźminie 3, i w Cyberpunku było widać takie rozwiązania trochę takie przesuwające granice, których nie było w innych silnikach, że oni byli na tym takim cutting edge, jak to się mówi. No to może właśnie one teraz będą w Unrealu? Dzięki temu, że wiesz, no właśnie, że będzie poszerzany ten Unreal jakoś. Iga, go. No bo ja bym chciała powiedzieć, że my zwróciliśmy uwagę na jedną super ważną rzecz. Unreal Engine 5 jest dostępny od N czasu, to nie jest nic nowego. I bardzo dużo firm jeszcze na niego nie przeszło. Ale jak Wiedźmin będzie na Unreal 5, to firmy zaczną na to przychodzić. Tak, i to dokładnie. Jest ta kasa Epica, którą oni chcą. Dokładnie, no, tak. O tym też chciałem powiedzieć. Druga rzecz, jaka tam wynika z tych newsów, o których chyba Dominik nie wspomniał, więc ja bym teraz chciał o nich wspomnieć, o tym, że ogłoszono nowego game directora tego projektu Wiedźminowego. Będzie to Jason Slama i jest to weteran CD Projektu, o którym Iga trochę poczytała. Iga, co wiemy na temat Jasona Slamy? Jason Slama wykonywał wcześniej w CD Projekcie Gwinta, więc jest ich jakby pracownikiem, który był po prostu awansowany na szefa zarządzającego nowym projektem. Wcześniej był programistą w Ubisoft Quebec, ale jakby oprócz tego nie ma jakby doświadczenia dyrektorskiego oprócz Gwinta, a więc właśnie to jest coś, co ja miałam taką rozmowę z Tomkiem, że to jest takie... On musiał być bardzo, bardzo dobrym dyrektorem, że jakby CDEP zaufał mu... Nie dyrektorem, tylko reżyserem chyba, co? No, ja nie lubię tego pojęcia ja reżysera, lubię, tak bo on nie jest reżyserem. Właśnie, bo... Osoba, która jest dyrektorem, nie jest reżyserem. On jest odpowiedzialna za decyzję i ja trzymanie się wizji. Vision holder. Vision holder lepiej, ale też nie jest dyrektorem według polskich jakby... Tak, no właśnie jakby rozumienia. Tak, no. Jest czymś takim pomiędzy. Właśnie nie mamy takiego słowa, bo w angielskim słowo dyrektor, które oznacza zarówno dyrektora, jak i reżysera. Więc... A w polskim ten reżyser filmowy... To jest bardzo bardzo konkretna funkcja, która się bardzo konkretnie kojarzy z pewnym konkretnym zestawem obowiązków, więc mówienie o reżyserze gry, ja też nie lubię tego. Ja zawsze piszę game director po angielsku. Liderem projektu.
Liderem, bardziej głównym. Szefem projektu, może no. Tak. Szefem projektu albo głównym designerem, chociaż chyba szefem projektu to byłoby najlepsze. On nawet nie musi być designerem. Tak, chyba szef projektu to byłoby najbliższe tłumaczenie. No to tak, no to powiedzmy, że musiał być bardzo dobrym szefem, bo jakby rzecz, którą teraz dostaje, to jest mega odpowiedzialna w ogóle funkcja, tak? To jest naczelne IP studia, na którym to studio no jakby wyrosło i stało się tym, czym jest w tym momencie. A więc jakby awansowanie kogoś we własnych rankach, to co powiedział Tomek, to pokazuje gigantyczne zaufanie dla tej osoby. Ja bardzo pochwalam taką strategię jakby firm, żeby tak, nie brać... Tak, że się zatrudnia kogoś z zewnątrz. Tak, żeby nie brać jakichś takich weteranów z zewnątrz, którzy przyjdą i niby ci wszystko ułożą, bo są tacy doświadczeni, co bardzo często nie wychodzi, bo to są ludzie z zewnątrz, którzy przychodzą na pipeline produkcyjny, którego zupełnie nie znają, do którego muszą przystosować, często do ludzi, też do innej których kultury, nie znają. Nie? Słucham? Często też do innej kultury, bo tak, to jest polskie tak. Studio. Więc ja bardzo, a przy okazji też w ogóle doceniam jakąś taką lojalność wobec pracownika, co nie, że ktoś tam pracował z tobą x lat, to w pewnym momencie jakby naturalne jest, że awansujesz go tak długo, aż staje się tym szefem projektu, czy dyrektorem, tak, czy dyrektorem. Tak, i właśnie też bardzo fajnie, że on ma jednak doświadczenie już wewnątrz studia w kierowaniu w ogóle projektem, bo bardzo często takie osoby, które są jakby... dobre do awansu, czyli właśnie ludzie, którzy mają x lat doświadczenia, znają zespół, niekoniecznie są dobre w podejmowaniu decyzji, on ewidentnie już miał tą rolę, więc jakby no trzeba zobaczyć, jak wyjdzie, no ale jest to taka no śmiała decyzja, że tak powiem. Może tak, może nawet nie śmiała, rzadko się widzi coś takiego, więc to jest naprawdę bardzo fajne. No i właśnie będzie teraz miał gigantyczną odpowiedzialność na barkach i teraz trzeba trzymać kciuki, żeby się człowiek nie złamał po prostu pod tym, bo myślę, że może być różnie. Szczególnie, że już na Twitterze, i to nie jest jakaś oficjalna obietnica studia, i to nie jest tak, że ta obietnica nigdy wcześniej nie padła, ale podkreślił, że Crunch tam nie na jego warcie, nie? Not on my watch po prostu. I tak okej, okay, jakby... Było to mówione kilka razy, jakby zobaczymy, sprawdzimy. Ludzie, no jakby... No, cały raz, projekt wciąż jest bardzo kojarzony z Crunchem, nie? Projekci zorganizowali specjalne wydarzenie medialne i umówiliście się na wywiad ze Schreierem po to, żeby powiedzieć, że już więcej Crunchu nie będzie, a później tak. Co? I tam się wypowiadał. Nie, ale Badowski przejął całą odpowiedzialność. Tam się chyba Kiciński w ogóle wypowiadał wprost, tak. Więc w ogóle szef firmy praktycznie. No tak, tak, tak. No w każdym razie tak, no zobaczymy jak będzie, tylko że ja wiem, że oni już opublikowali jeden art. Przepraszam, Kiciński albo Iwiński, ja nigdy nie pamiętam, który jest na emeryturze, a który ciągle Iwiński działa. Jest, znaczy jest dwóch Kicińskich w ogóle, więc... Tak, no właśnie, no to prawda. To jest trudne. Kiciński albo Iwiński, no któryś z nich w każdym razie. No ale odpowiedzialność za ostatni crunch wziął na siebie Badowski w ogóle, więc powiedział, że jakby osobiście się poczuwa do tej odpowiedzialności, więc jakby wszystko jest naprawione. Ale co mieliśmy powiedzieć, to zapomniałam, co mówiłam. O crunchu. Że wiem, że już opublikowali jeden art z gry, więc ta gra na pewno wyjdzie super szybko. Ja wiem, że wszyscy już z was po prostu chcą preorderować tego Wiedźmina 4 i jakby okej, okay, ale ta gra może dosłownie wyjść za 10 lat. Tak dosłownie ona może wyjść za 10 lat. Jakby pewnie nie, bo są na giełdzie, ale istnieje tak duże prawdopodobieństwo, że nie chcąc powtórzyć tego, co się działo z Cyberpunkiem i wciąż się dzieje z Cyberpunkiem, mogą trochę dłużej o tym posiedzieć. I jakby to wszystko to jest bardzo ładne. Tak jak powiedział Dominik, to bardzo brzmi jak ogłoszenie pod giełdę wszystko, co się tutaj dzieje, bo też tam no, były problemy jakby z cenami tam. A więc... Więc to wszystko, co jak na razie mówią, może się zmienić. Nie sądzę, żeby zmieniali ten silnik, do, więc to jest tak naprawdę najważniejsza informacja. Też jest bardzo duże zatrudnianie teraz, więc zbierają ludzi do tego nowego projektu. No zobaczymy. Trzymam kciuki, żeby development był przyjemny, dobry dla wszystkich, rozwijający i żeby wszyscy ludzie, którzy będą robić ten projekt, mieli szansę się realizować. W zdrowej atmosferze. Tyle mogę z mojej strony. No w zdrowej, takiej spokojnej atmosferze, pełnej zrozumienia i wzajemnego szacunku pracowników wobec siebie i swojego czasu. Tak. Ja stawiam na 5 lat. Tak 5,5 roku. Grudzień 2027. To jest moja... Oh Jesus. Wtedy my jeszcze będziemy w ogóle jako cywilizacja istnieć? No... Bo 10 lat to nie, 10 lat to nie wierzę, ale tak... Nie, myślę, no że... powiedziałam 10 na zasadzie, no. Że to nie będzie szybko. Tak, to nie będzie ja za rok ani za dwa, to na pewno.
Tak. Więc my w tym czasie będziemy jeszcze się doczekiwać na pewno tych DLC do Cyberpunka, bo też w ogóle zwróciłam uwagę właśnie na Eurogamerze, czytając te newsy, że rzeczywiście te roadmapy cyberpunkowe, bo nie wiem, czy pamiętacie, że te roadmapy były tak raz na jakiś czas pokazywane i one już wtedy były takie mało szczegółowe odnośnie do tego, co będzie po kolei szło. A teraz to one są takie trochę jakby nieistniejące i nikt trochę nie wie, co się dzieje z Cyberpunkiem. Jest bardzo dużo recenzji teraz, jakby Cyberpunk półtorej roku po premierze i tam, czy coś się zmieniło i ten. I oni wciąż naprawiają tą grę, więc teraz jest kwestia tego, bo zapowiadają multiplayera i zapowiadają DLC, nie? Nie, ale multiplayera już się chyba oficjalnie wycofali jakiś czas temu. Znaczy, nie, że się wycofali, że go nie zrobią, tylko jakby, że teraz będą robić inne rzeczy. Aczkolwiek, no jakby, na pewno czekają nas jeszcze DLC do Cyberpunka w trakcie tego, jak będzie powstawał Wiedźmin 4, więc no, tam będą też różne inne release'y, nie? Których możemy się spodziewać dużo, dużo wcześniej niż Wiedźmina 4, no. Który, tak jak mówi Dominik, raczej przed 2025, to myślę, że w ogóle na bank nie wyjdzie. I teraz to jest kwestia 6-7. No i oczywiście kwestia rozdawania 170 tych nagród na najbardziej oczekiwaną grę roku. Jeszcze musimy się spodziewać, bo to jest ważne. Ponad 200 później było. A, przepraszam. A propos tego, kiedy wyjdzie ta gra, to pierwszy teaser to jest więcej niż jeden screen Cyberpunka wyszedł w 2013 roku, więc ponad 7 lat przed premierą gry. Oczywiście w Wiedźminie sytuacja wygląda trochę inaczej, bo cały świat mają już przygotowany i jakby mniej będzie takiej roboty koncepcyjnej nad tym wszystkim. Więc no ale tak, ale 7 lat w przypadku Cyberpunka zajęło od ogłoszenia do wypuszczenia gry. Ja bym tylko jeszcze chciał ze swojej strony wbić taką szpilę już nie CD Projektowi, tylko nam graczom, że bardzo szanuję to, jak długo utrzymał się w nas gniew na to, jak w jakim stanie wyszedł Cyberpunk i to takie pospolite ruszenie, że oto CD Projekt dostał czerwoną kartkę i teraz musimy już ostrożnie podchodzić do gier i do wszystkich tych obietnic i tak dalej. No i jak tylko się pojawił ten bip, to i tak cały internet się zesrał na poziomkowo w ogóle z radości i wszyscy są zachwyceni. I tam już widziałem już komentarze, gdzie preordery robić i tak dalej. Właśnie mówię, że ludziom już po prostu już nie mogą, już będą zamawiać tego Wiedźmina 4. Pamiętajcie, że Cyberpunk jak wyszedł, to nie działał, więc spokojnie do tego Wiedźmina. Jakby, wszyscy czekamy, ja też pewnie czekam i też pewnie pogram, ale dajmy im 8 lat na zrobienie tej gry, a później dajmy jej jeszcze z rok, aż będzie grywalna. Tak, i potem, nie, dajmy im zrobić tę grę, potem poczekajmy na recenzję. Tak. Potem zastanówmy się, czy w tych recenzjach jest footage dziennikarzy, którzy piszą, tak. A nie jakiś zatwierdzony i dane od CD-ów, a potem kupmy grę i się dobrze bawmy. Jeżeli wszystko pójdzie... Jednocześnie też poczekajmy na takie recenzje, które nie boją się krytykować takiej gry. Bo ja też pamiętam, że były recenzje 10 na 10, że jakby dziennikarze to też mają, kurde... Ja bardzo dobrze pamiętam, że ta gra miała przed premierą... Gra miała przed premierą, to jest dla mnie takie najbardziej uderzające, bo ja nie do końca się z tym zgadzam, jakby nie uważam, to są gry wideo do końca i tam nie uważam, że to jest jakaś w ogóle kwestia życia i śmierci, że jak tam jedna firma popełniła błąd albo wydała grę w złym stanie, to należy ją do więzienia i tak dalej, nie? Ale pomijając to... Są tacy ludzie, którzy tak uważają, Dominik, tak. I pakują tych deweloperów do więzienia. Pomijając to, pamiętam dokładnie, że było mnóstwo recenzji 10 na 10 i była ta biedna pani z GameSpotu, która też w ogóle nie napisała negatywnej, ona tam jakieś 7 na 10 dała i zwróciła uwagę na parę problemów, takich po premierze, które okazały się bardzo sensowne, że crafting jest bez sensu, że zadania poboczne są, za dużo ich jest i często są nudne i gracze się tak rzucili na nią, że to było po prostu masakra. No bo baba o grach pisze, to więc, z czego się spodziewała, sama to uważam, że jest tego absolutnie jakby nie do przyjęcia i gdyby z tego wyciągnęli gracze jakąś naukę, bo jak tam są robić preordery, jest to głupie, preordery zawsze były głupie. Słyszałeś o takiej rybce, która pływa w tym, to gracze są dużo gorsi od tej rybki, ci muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o pamięć i zachowanie. Jakkolwiek chciałbym się zgodzić z Dominikiem, że są tylko gierki i to nie jest jakby wyścig zbrojeń i nikt jakby atomówki w żadne miasto nie wymierzy z powodu Wiedźmina 4 ani nic takiego, to chciałbym jednak przypomnieć, że
to nie jest tylko tyle, że ta gra była w złym stanie na premierę, czy ona była dobra, czy zła, czy jakaś inna, tylko że miliony ludzi, którzy robili preordery, zostało okłamanych, że ta gra będzie działać, a nie działała. I to już nie jest... Przepraszam, ona działała zaskakująco lepiej niż się spodziewali na starych wersjach konsoli. To też jest cytat, który padł. Tak. I to już nie jest kwestia właśnie takiego, moim zdaniem, którą można tak przyklepać, że tam giereczki i ha, co nie? To już było po prostu wprowadzenie ludzi, milionów ludzi w błąd. Oni 7 milionów preorderów sprzedali, z czego większość na starą generację, co nie? Tyle chciałem. A mogli grać na Stadii, nie, Dominik? Ja nie będę się znowu kłócił o Cyberpunka, jakby nie to było moim zamiarem. Jest półtorej roku po, możemy się jeszcze dobrze, chwilę pokłócić. Dobrze, okay? Mieliśmy gadać o Wiedźminie, tak? Jakby ja... Dobra, Iga, twoje zadanie tutaj polegało na tym, żeby nam powiedzieć, czego byś się spodziewało od Wiedźmina 4. Jako, że to jest twoje zadanie, to ja zacznę. Ja bym się spodziewał fajnego systemu walki. Bo no, jak... To jest to, czego ja bym się spodziewała, tak? Ale ja się też tego spodziewałam po trójce, bo gra wyszła po Dark Soulsach i jakby to, co tam zaprezentowali, to była pomyłka po prostu. Tak, zabrałaś mi to. Jakby chciałem ci się wpieprzyć w odpowiedź, a ty mi się wpieprzyłaś w moje wpieprzenie. No bo to jest... Nie, bo tak naprawdę Wiedźmin 3 to było takie nowe podejście do RPG-ów, w cudzysłowie ono nie było stricte nowe, ale jeżeli chodzi o taki rozmach tych wszystkich rozwiązań i tego, no, że jaką popularną grą było, no to ono wprowadziło jakiś taki, że tak powiem, sznyt Sapkowskiego do tego wszystkiego, tak? Wszystko jest szare, tutaj podejmujemy ważne decyzje, nie ze wszystkimi będziemy się do końca zgadzać, ale jakieś trzeba podjąć, no tam wiadomo, nie? Ale to, co tam się dzieje w systemie walki, to jest po prostu, kurde, jakieś... Jakby gry, które wychodziły z 5 albo 6 lat wcześniej, miały lepsze systemy walki niż Wiedźmin. Nie rozumiem, że to był pewnie jakiś kompromis, na który oni się musieli zgodzić, a nie stwierdzili, ej, zrobimy tak, żeby w tą grę się grało super, ale żeby walka była mega chujowa, okej? Okay? I wszyscy tam, yeah, let's do this. Ale no naprawdę, ta walka w Wiedźminie 3 to jest naprawdę bardzo zła walka, tak w sensie... Ona działa, to nie jest tak, że ona nie działa, właśnie, ale ona nie jest bardzo nie jest zła dobra. Walka, to jest tak bardzo przeciętna walka. No... Jakby w porównaniu do tego, jak inne elementy tej gry są dopracowane, to ta walka bardzo odstaje. Może o to mi chodzi, tak? Że to jest no, najsłabszy element tej gry po prostu. Jak a jakbyś jak pomyślał... Na coś, jak na coś, w czym się spędza bardzo dużo czasu w tej grze, to, no właśnie, to jest to zaskakujące tak. Takie... Ilekroć się walczy w tej grze, ja też miałem... Nie tak, żeby ona była zła i nie tak, żeby mi przeszkadzała, ale jakby miałem takie wrażenie, że to jest... Że tam, niech to się skończy już, tam, okej, okay, to jest jakby ten głaz, który muszę pod górę tam wtoczyć, bo on się tam stoczy później na mnie i będę musiał go znowu wtoczyć, jak kolejny potwór będzie, ale nie tak, jest to nic fajnego. I plus, jak jeszcze sobie pomyślisz tam o takiej w ogóle fantazji podstawowej, którą ta gra sprzedaje, to ty jesteś Wiedźminem, ty walczysz z potworami, ale czasami też walczysz z ludźmi, więc myślisz, to będzie dosyć ważny fundament ogólnie dla gameplayu. I właśnie mówię, no, trudno, jakby oni zrobili gigantyczną grę. Wiedźmin 3 to jest po prostu... gargantuiczna gra, tak? Jeżeli chodzi o godzinę, ilość kontentu, dialogi i wszystko, co tam wrzucili. Ale jakby naprawdę nie poradzili sobie w tej walce, więc jakby domniemam, że teraz będą bardzo na to stawiać. Ale jak im to wyjdzie? Nie wiem. Mają bardzo dużo jakby gier, które od tego czasu wyszły i ustrukturyzowały taką walkę zręcznościową w TPP. Bo domniemam, że Wiedźmin 3 będzie TPP, a nie FPP. E4. Aczkolwiek, nie wiem, być może będziesz grał samochodem. Jakby ta gra jeszcze nie wyszła i nie ma żadnych planów, jakby. Dominik się już cieszy, bo Dominik lubi fetyszyzować samochody. Więc jakby domniemam, że mają bardzo dużo takich lekcji, które mogą tak po prostu jeden do jednego wyciągnąć z innych gier, wiesz. Mogą wyciągnąć z Horizona, mogą wyciągnąć z Elden Ringa, mogą wyciągnąć... No właśnie, ja bym bardzo chciał, żeby oni wyciągnęli lekcje z innych gier niż Dark Soulsy, bo to jest tak najbardziej oczywiste nawiązanie, jakby najbardziej oczywista lekcja, którą oni mogą wyciągnąć. Mm-hmm. Moim zdaniem Dark Soulsy też nie mają jakiegoś super systemu walki. Znaczy one mają bardzo prosty system tak, walki, który ale wiesz prostu... co, jakby Wiedźmin 3 już szedł w kierunku tego wiecznego unikania i tego wiecznego turlania się i tak dalej, co nie? Jakby to już widać było, że oni widzieli Dark Soulsy, co nie? I byli jakoś tym... To, że jakby ktoś kiedyś przeczytał o Dark Soulsach, jak grałeś tak. Wiedźmina 3, więc jest taka gra, więc może ona robi tak. Ja bym jednak chciał, żeby Wiedźmin, o ile to będzie Ciri, o ile to będzie jakiś tam...
szkoła sugerująca przynajmniej z nazwy, że to będzie właśnie dynamiczny i bardziej zwinny i taki styl walki, żeby to jednak poszło jakoś w kierunku tego Sapkowskiego, jakichś takich piruetów, jakiegoś takiego baletu, a nie, bo ten system Dark Soulsowy i ten system, który był w Wiedźminie 3, on jest taki ciężki, taki przyziemny, taki właśnie siłowy, nie? Taki kurwa. Ale oni też u Sapkowskiego bardzo dużo gadali podczas tych walk, to tak, chciałbyś, to żeby tam zrobili jedno pchnięcie i się raz obrócili, a potem miałbyś 5 minut dialogu. Się zastanawiać, czy oprócz karcianek, tam razem z karciankami Tomkowi wioskę nie paliło turlanie i tam turlanie się dołączyło do karcianek i wspólnie. Ja przede wszystkim i uważam, że mam tu absolutną rację, jakby, że historycznie historia będzie po mojej stronie, że to wygląda, jakby to turlanie się w Dark Soulsach i w Wiedźminach i w masie innych gier, że to wygląda idiotycznie. Jakby to jest idiotyczne po prostu. Ja bym chciał zobaczyć jakiś realistyczny film o średniowieczu, gdzie staje na przeciwko siebie dwóch rycerzy i jeden sobie jeszcze turlać. No, są takie. A drugi, no to, o mój Boże, ale on jest cudowny w uniki, w ogóle nie mogę go trafić. Jak to działa, że jak on się turla, to mój miecz przez niego przenika. Musisz zobaczyć sobie, są takie filmy, gdzie są cosplayerzy Dark Soulsów, którzy chodzą po Comic-Conie i oni podchodzą właśnie do typów, którzy mogą wyglądać jak jakieś postaci, z którymi mogliby walczyć i oni właśnie podchodzą i się po prostu dookoła nich turlają. Więc możesz to zobaczyć, jakby ludzie są w stanie tak szybko się turlać, co mnie osobiście bardzo zdziwiło, aczkolwiek mam nadzieję, że jaki by Wiedźmin 4 nie był, to będzie miał jeden element, który znam osobiście ważny i to jest turlanie się pod górę po schodach. Mam nadzieję, że będzie to w tej grze. To jest dla mnie zawsze wyznacznik dobrego turlania. To turlanie się to jest w ogóle taka ewolucja tej sceny z Matrixa, słynnej w lobby. Nie wiem, czy pamiętacie, tam w pewnym momencie Neo kończy się magazynek i on sięga po drugą broń, robiąc gwiazdę w międzyczasie. I tak sięga po tą broń i zaczyna strzelać i nikt go nie może trafić, bo on robi gwiazdę. Nieważne, że jak robisz gwiazdę, to jesteś... jakby twoja powierzchnia twojego ciała jest jeszcze większa niż normalnie, bo jesteś odłożony na wszystkie... Ale nie, ale w trakcie gwiazdy jesteś nietykalny. Turlanie się jest ważne, to jest podstawowy element mojego poruszania się na co dzień. Nie rozumiem, Tomek, ale tak, zgadzam się, turlanie chyba spaliło wioskę Tomkowi. Nie. Jakby nie, ja po prostu uważam, że autentycznie mam rację tutaj. O ile karcianki, przy karciankach jakaś moja taka osobista uraza jest i tu przyznaję się, że tego tak turlanie jest obiektywnie durne. Kropka. No, więc jeżeli by wprowadzili, ja tutaj nawet Tomek, mi nie chodzi o to, żeby oni wzięli tak jeden do jednego system z Dark Soulsów, tylko to, co moim zdaniem to, co powinni wziąć, to jest takie bardzo proste myślenie o hitboxach, tym, że masz jakiś prosty ten system walki, który jesteś w stanie zmasterować, czyli masz tam jakiś atak silny, powiedzmy średni i mocny, tam jakiś charge, tak? Plus jakiś system uników, plus trochę tej magii wiedźmińskiej, tak? Jest to coś, na czym jesteś w stanie zbudować prosty system walki, który jest oparty na zręcznościowych rzeczach, a nie, że bijesz typa, dopóki nagle on nie ma jakiejś animacji, że ma drugi tryb i ty nie wiesz, czy ty go teraz bijesz, czy ty go nie bijesz, jakby, ale tam chodzisz... Strasznie toporny był w ogóle ten system. Wydaje mi się, że bardzo dużo by mu dały, że oni by go bardzo uprościli, jeżeli chodzi o taką systemowość. Jest przeciwnik, tam gdzie przeciwnik ma ciało, ma hitbox, jak ja trafię w hitbox, to ten przeciwnik ma damage. To jest naprawdę bardzo prosta rzecz. Ja mam inną rzecz, którą bym chciał, żeby... Przepraszam, bo już założyłem, że skończyłaś. Tak. Nie, no w sensie mówię o co mi chodzi z tym myśleniem o Soulsach. Nie żeby skopiowali ten system jeden do jednego, ale żeby go oparli na bardzo podobnych założeniach. Ja mam... I to też jest w ogóle takie Soulsowe, moim zdaniem, bo co akurat lubię w Soulsach, Nie powiedzisz, że lubię, to może dużo powiedziane, bo nie gram w Soulsy, ale cenię to w Soulsach. I chciałbym, żeby to było w Wiedźminie, czego nie było totalnie w Wiedźminie i czego nie było też raczej w Cyberpunku. Żeby w końcu to było prawdziwe RPG, w którym możesz w miarę zbudować swój własny build, swoją własną postać, że to nie jest po prostu, że stajesz się jeszcze bardziej Geraltem i teraz będziesz jeszcze bardziej Ciri albo jeszcze bardziej jakimś, nie wiem, Lambertem czy kimś takim, tylko że autentycznie masz cały zestaw, wachlarz umiejętności, tak jak w prawdziwej grze RPG, takich jak w tym stylu właśnie Dark Souls daje ci tak pod względem walki, żeby pójść jakby totalnie w swoim kierunku, a te Skyrimy wszystkie i takie Bethesdowe gry w ogóle ci dają już w ogóle, nie? I pod względem umiejętności, i pod względem jakichś skilli takich do gadania, do otwierania zamków i tak dalej. Właśnie to jest coś, czego mi mega brakowało w Wiedźminie. I to jest coś, czego mi mega brakowało w Wiedźminie, jeżeli w niego grałem, bo ja trochę jak grałem w Wiedźmina, to
nie zwracałem uwagi na system walki, trochę tak jak Dominik ma. On tam był i musiał być, więc sobie był, co nie? Więc jakby tak grałem i on mi nie przeszkadzał wtedy, w tamtym momencie. Dzisiaj jak wracam do tej gry, to już mi przeszkadza, ale wtedy mi nie przeszkadzał. Ale to, że to był taki action RPG z nastawieniem na to, że to jest totalnie po prostu realizacja jednej fantazji, to mi bardzo przeszkadzało. Ta gra była bardzo słabym RPG-iem pod tym względem. Jakby to ona była tylko takim realizacją fantazji Geralta, nie? I nawet jeżeli tam miałeś te... Dobra, ale wyobrażasz sobie teraz ten kreator postaci i tych biednych Wiedźminów, których zrobią gracze i oni wszyscy będą z cechu, kurde, surykatki, a drugi będzie z cechu perliczki i mudkipa i kurde leniwca i to chcesz wysłać w internet, tak? Chcesz, żeby ludzie mieli możliwość zrobienia własnego Wiedźmina. Tak. Tak, dokładnie to. I to jakby uważam, że da się to połączyć z tym, że to będzie na przykład Ciri jako postać. Bo tak jest Cyberpunk zrobione. Robisz sobie postać, ale to jaki jest albo jaka jest V, to jest jakby your call, nie? No nie do końca, bo akurat ten system w Cyberpunku też uważam, że jest dość płytki i tam de facto... Nie no, jest bardzo płytki, ale chodzi mi o to, że postacie wyglądają tak samo na koniec, nie? Ale tak, ale jakby, w stanie sobie jakby wziąć, tak, jakby wziąć system z Cyberpunka i go pogłębić i dobrze go fajnie, sensownie zbudować, to tak, to jest coś, o co mi chodzi, nie? I uważam, że to jest absolutnie do zrobienia i byłoby zajebiście, gdyby coś takiego było. Teraz jest pytanie, jak się będzie nazywał konie, że nie będziesz Geraltem, nie? I czy możesz nazwać swojego konia? I czy będzie stawał na dachach okolicznych budynków, żeby cię obserwować i być gotowym na zagwizdanie, co nie? Albo zrobią coś takiego, że będzie tak jak w Wiedźminie 3 ustalona postać Ciri i nie będzie można z nią robić co Tomek by chciał, będzie jedną konkretną rzecz sobie rozwijała i będzie zawsze taka sama, ale będzie można dowolnie przeprowadzić ścieżkę rozwoju konia. I to będzie... tam będzie się o to RPG zaszyte. To by był nowy podejście do RPG-ów. Jakby, raz, jakby biorę. CD Projekt robił tak, robił to wcześniej. Będzie wchodzenie po dachach plus 10 na przykład. Na przykład. Nie? Dominika, czego ty byś się spodziewał, czy byś oczekiwał, chciał? Jak myślałem o tym pytaniu, to pomyślałem najpierw o tym, o czym Tomek powiedział już, czyli tak, chciałbym, żeby to była bardziej gra RPG. Zarówno pod względem tych rozwoju postaci, jak i pod względem całego systemu rozgrywki, bo jednak Wiedźmin jest bardzo grą akcji, tak naprawdę, jeżeli chodzi o gameplay, dużo bardziej niż RPG-em. Co jest konsekwencją tego, co powiedział Tomek, ale również konsekwencją tego, że w tej grze w zasadzie nie podejmuje się żadnych innych, jakby nie wykorzystuje się w żaden sposób umiejętności postaci do czegokolwiek innego niż walka. I też ta walka jest bardzo sterowana przez twórców, całe w ogóle skalowanie poziomu trudności, to, że utopce, że na początku masz w lokacji utopce level 5, a później jak masz level 40, to w innej lokacji masz utopce level 40. To są te same utopce, ale mają level 40, bo ty masz level 40. Jakby CD Projekt jak na studio, które robi od początku swojej działalności gry RPG, tej gry RPG są bardzo mocno na granicy tego. Wolałbym, żeby fajnie byłoby, gdyby bardziej poszli właśnie w taką RPG-ową systemowość i wpływ. Bo Dominik to by chciał, żeby Wiedźmina 4 jednak robił Obsidian. I jakby mógł poprosić CD Projekt, żeby oddali IP, żeby mogli zrobić tę grę. Absolutnie, tak. Absolutnie bym chciał, żeby Obsidian robił, tylko nie Obsidian z tej jakby z tej szkoły Outer Worlds, tylko Obsidian ze szkoły Pillars of Eternity. Totalnie tak. jestem on board, jakby niech to robią, niech biorą. Co nie? Nie pomyślałem o tym, ale w zasadzie CD Projekt, moglibyście. A druga rzecz, tak żeby nie powtarzać tego, co powiedział Tomek, bardzo bym chciał, nie wiem, czy to jest możliwe, jak wygląda umowa CD Projektu z Andrzejem Sapkowskim, ale bardzo bym chciał, żeby oni w końcu odeszli od Sapkowskiego. Chciałbym zobaczyć wizję... Wiedźmin 3 pod wodą. Nie, no nie wiem jak dokładnie. Ja na przykład miałem, to jest coś, co ja powtarzam bardzo często, jak jest mowa o Wiedźminie, że i bardzo często to mówiłem, kiedy była ta dyskusja o tym, czy Sapkowskiemu się należały, czy nie należały pieniądze, że te gry, one są teoretycznie kontynuacją sagi, tak. A praktycznie są adaptacją sagi, bo tam takim całe wątki... No, tak. Takim reworkiem, całe wątki fabularne, całe w ogóle dialogi są takim remiksem tego, co było w sadze i opowiedzeniem tego
to udaje trochę kontynuację, a de facto jest wszystko, znaczy pełnymi garściami czerpie z tego, co Sapkowski napisał. Więc chciałbym, żeby to była historia o Wiedźminie, w której poczuję jakąś twórczą iskrę CD Projektu. Żebym zobaczył, że to jest w końcu ten świat i w końcu ta postać, którą stworzył CD Projekt. I to jest coś, od czego ja się przez wiele lat bałem. Zastanawiałem się, czy CD Projekt jest w stanie to zrobić, ale wydaje mi się, że znów, nie chcę się kłócić z Cyberpunka, ale uważam, że pod względem kreacji postaci i fabuły i świata ta gra robi dużo dobrego, więc wydaje też mi się, że wiadomo, są... Ale też nie wiadomo, na ile to jest ich robota, na ile to jest robota Mike'a Pondsmitha, co nie? Jakby... To prawda. W każdym razie... nie mam takiej wiedzy, co nie? W każdym razie, okej, okay. Jakby zostawiając Cyberpunka na boku, chciałbym zobaczyć właśnie nowo, faktycznie coś nowego w temacie świata, w temacie postaci, w temacie fabuły, co nie będzie reworkiem gier, co nie będzie reworkiem filmów, czy serialu jednego, czy drugiego, czy czegoś takiego. A może to będzie rework polskiego filmu? Fajnie, tak sobie teraz myślę, że mogłoby się na przykład rozgrywać w Nilfgaardzie ta gra. Bo Nilfgaard to jest coś, co Sapkowski bardzo mocno podkreślał od pewnego momentu sagi, że to jest normalne państwo, że tam tylko propaganda jakby tych Królestw Północy je przedstawia jako jakieś takie imperium zła, a jednocześnie jest dosyć słabo opisane, bo tam bardzo niewiele akcji się dzieje na terytorium Nilfgaardu, więc jakby byłoby tak. To coś, co musieliby sam właśnie, wymyślić. Właśnie, i coś, co by w ten sposób nie tylko było czymś świeżym, ale co by też coś wnosiło do tej mitologii i do... jakby do tej historii, żeby może też opowiedzieć historię o czymś innym niż o tym, że prawdziwy potwór to człowiek. Wiecie, no, jakby żeby... Nie ma innych historii. To jest jedyna historia, jaką możemy opowiadać w kółko i w kółko jesteśmy na to skazani, wiesz? To jest klątwa, którą cygatka rzuciła na pierwszego game developera. Od tego momentu nic innego nie możemy robić. Przynajmniej jeśli chodzi o Wiedźminę. Więc żeby tam to było tak... i to, że boimy się wody. I ile ostrzy ma mieć przeznaczenia. To też jest ważne. Tak. Ale ogólnie, tak żeby jeszcze podsumować, Wiedźmin 4 tam jakby na propsie. Chcę zobaczyć, co pokażą. Znaczy, ogólnie, tak jak powiedziałaś, jakby zero zaskoczenia, nie, że to ogłaszają. No, tak. Jest interesujący ten news pod względem tego, że przychodzą do tego Unreala, co nie tak... Rzeczywiście jest to coś, co mnie zaskoczyło. Myślałem, że się będą ten Red Engine rozwijać cały czas, ale z tego, co Dominik mówi, że Red Engine nie istnieje jako spójna technologia, co nie, no to mnie nie dziwi, że w pewnym momencie jakby, jak już mają takie ambicje, znaczy... już naprawdę są studiem wielkości Orlenu, co nie, i tam no to rozumiem, że też jakoś muszą to usystematyzować i to im bardzo ułatwi kulturę pracy, mm-hmm. nie, ułoży. Tak, Dominik? Coś chciałeś powiedzieć? Chciałem powiedzieć, że to nie ja powiedziałem, no tak, że, że Red Engine nie istnieje, tylko powiedział to... kurde, teraz ten artykuł jest taki długi. Dominik tak powiedział, ja słyszałam w podcaście Niezatopialni, odcinek jubiluszowy 350. W każdym razie cytowany przez Digital Foundry były pracownik... O, Bart Wroński pisze Digital Foundry, napisał to na Twitterze. No, więc jakby... Że w każdej grze oni jakby zostawiali całe wszystko, co zrobili w poprzednio jakby de facto rozwijali, pisali ten silnik prawie że od nowa. Więc pod względem takim technologicznym to jest interesujący news, a pod względem growym to myślę, że to jest tak jak kurde z Rockstarem, co nie? Jakby wiadomo, że będzie nowe GTA kiedyś, wcześniej czy później i to jest zawsze news i to jest zawsze coś wielkiego, ale... Czy ja się spodziewam, że nowe GTA będzie jakieś rewolucyjne, jakby... No nie, będzie GTA, co nie? I tak samo będzie z Wiedźminem. Czekam, ale wiem, czego się spodziewać bardzo. Takie mam podsumowanie. Tak. To jest moje podsumowanie. Iga, co jest grane u ciebie? Powiedz mi, dziewczyno. Ja mam takie chyba trochę mniej młodzieżowe gry, ale jako, że cały czas gram w Elden Ringa, natomiast już widzę końcówkę. To jest jakieś osiągnięcie dla mnie. Myślałam, że dużo wcześniej zrezygnuję z tej gry, ale już wydaje mi się, że pociągnę ją do końca po prostu, bo... Haha, końcówka pociągnę. Anyway. Widzisz końcówkę i pociągniesz do końca. Wyłapałem to, cieszę się, że to ty na to zwróciłaś uwagę. Widziałem, jak ci się oczy świecą już po prostu, wiesz? Już ktoś to musiał powiedzieć, bo inaczej by to nas zabiło niewypowiedziane. I pograłam sobie w dwie gry.
Po pierwsze, to my dostajemy raz na jakiś czas takie informacje prasowe na maile. Nie wiem, czy wy je czytacie. Ja czasami tam patrzę, co tam nam napisali. I znalazłam taką grę, która się nazywa Insurmountable. Co jest w ogóle jednym z najprawdopodobniej najgorszych tytułów gry, pomimo faktu, że jest jakby informacją na temat tego, że jest to gra o wspinaczce wysokogórskiej i że jest to coś nieosiągalnego jako te szczyty. I to jest taka jakby gra, która wygląda trochę jak zdigitalizowana planszówka, bo ona jest oparta na tym, że wybierasz sobie wspinacza i masz trzy rodzaje wspinaczy i masz wejść na górę i z niej zejść. Co jest pretty cool, bo bardzo dużo gier zapomina o tym, że większość wspinaczy wysokogórskich umiera w trakcie schodzenia z góry, a nie wchodzenia na nią. W każdym razie gra jest stworzona w taki sposób, że jesteś w świecie 3D, takim dosyć umownym. Musisz wejść na szczyt i się poruszasz po takich heksach, które są różnej wysokości. I oczywiście im jesteś jakby wyżej, tym jest trudniej, bo tam jest strefa śmierci przesunięta w tej grze z jakiegoś powodu na 6000 metrów. Gdzie musisz tam już używać tlenu, możesz się wyziębić, możesz tam, nie wiem, nie mieć energii, żeby się wspinać. Im wyżej się wspinasz, tym więcej energii schodzi. To jest taki trochę taki survivalowski patent, żeby ogarnąć, żebyś miał jak najwięcej wszystkich pasków, czyli potem pasek temperatury, zmęczenia, ja nie pamiętam co tam jest, poczytalności, sanity, bo im dłużej się wspinasz, tym mogą się dziać rzeczy, które wpływają na twoje sanity. I ostatni jest tlen właśnie. Plus, kiedy chodzisz po tych górach, to raz na jakiś czas na takim heksie się świeci taka ikonka, że na przykład tam jest jakieś wydarzenie specjalne. I jakby cała ta gra polega też na tym, że oprócz tego, że musisz wejść i zejść z tej góry, to musisz też odkryć jakby tajemnicę drzemiącą pośród tych szczytów, bo jakby takie zawiązanie akcji jest takie, że jest jakaś wyspa gdzieś daleko, której wcześniej nie mieliśmy na mapach, bo była cała we mgle. Ale teraz te mgły opadły i teraz okazało się, że jest wyspa z wielkimi szczytami górskimi. Ja tam chyba pierwsza ta góra ma 7,5 tysiąca, czyli takie no bardzo, bardzo zacne górzyska, że tak powiem. I jakby rozgrywka wygląda w ten sposób, że ty po prostu wybierasz, na który heks chcesz pójść i musisz tak wykonywać rzeczy, żeby ten twój wspinacz przeżył jakby wejście na tą górę i zejście z niej i tak samo jak wchodzisz, to potem musisz schodzić, pokazując po prostu heksy niżej, że tam ma iść. I on sobie idzie po takiej ścieżce, którą sobie tam toruje. No i ze względu na to, jakie masz te wydarzenia, to jesteś w stanie zdobywać przedmioty, ponieważ twój wspinacz jest takim hardkorem, że on w ogóle nie bierze sprzętu wspinaczkowego i musi go znaleźć po drodze. Tak samo jedzenie też znajduje po drodze. To jest typ, który stwierdził, że idzie na 8000, ale nie zabierze ze sobą nic oprócz namiotu, w którym może spać tylko 3 razy. Jeżeli wybierasz Adventurera i kompletuje jednych rękawiczek. A poza tym, co jeszcze robi i co jest ważne w tej grze, to jako, że to jest taka bardzo gamey game, to po tym, kiedy schodzisz z tej pierwszej góry, to automatycznie wchodzisz na drugą i musisz przejść przez 3 góry, żeby ci zaliczyły jakby całe przejście, bo to jest taki roguelike, że jakby, znaczy roguelike właściwie, bo nie przenosisz za bardzo rzeczy z pierwszego runu na drugi. No i jakby to jest taka gra bardzo 7/10, ona ma dużo problemów technicznych, ale jest świeża, jeżeli chodzi o jakby tematykę, nie ma za dużo takich gier. I mi się w nią gra całkiem dobrze, aczkolwiek jest wolna jak ja pierdziu, więc jeżeli ktokolwiek z was by chciał zobaczyć to Insurmountable, to weźcie sobie tam od razu, odłóżcie półtorej godziny na fakt, żeby popatrzeć jak ten nudzik chodzi, bo nie da się tego przyspieszyć oprócz raz przyspieszenia, ej, taki tak chodzi dosyć wolno, ale to akurat dosyć dobrze pokazuje wspinaczkę wysokogórską. Wydawało mi się to ciekawe, gra kosztuje 70 zł na Steamie, więc nie jest to super tania gra, ale też nie jest jakby w pełnej cenie takiej, z których jestem przyzwyczajona do nowych gier, bo ona tam chyba wyszła, żeby wam nie skłamać, jeszcze chyba w zeszłym roku, ale jakoś tak, to nie jest stara gra. Jest to na pewno coś ciekawego, i chciałam w to spojrzeć, natomiast nie zdobyłam jeszcze więcej niż drugi szczyt dopiero zdobyłam. I chyba zaraz umrę, więc zobaczymy jak będzie dalej. Natomiast kupiłam ją tylko i wyłącznie dlatego, że gra ma 3 cytaty na Steamie. Jeden z nich to jest Rock Paper Shotgun, który mówi: nie mogę się doczekać jak umrę sam w śniegu obok góry. I jakby stwierdziłam, tak, też chcę to przeżyć. Więc ją kupiłam. Powiem może więcej jak będę w nią dalej grać i ją przejdę, jak na razie mi się to nie udało. Ale jako, że jakiś czas temu reklamowaliśmy ten Humble Bundle do Ukrainy, to sobie zaczęłam przeglądać grę i też między innymi je rozdawać, co Dominik wczoraj stał się ofiarą rozdawnictwa mojego growego. Dostał mój Kerbal Space Program, który już mam.
A, więc Dominik, mam nadzieję, że będziesz mówił o swoich przygodach, jak chciałeś wylądować na Moon. Trochę się boję tego, kurna, że to jest taka gra... To jest straszny rabbit hole ta gra. To brzmi jak taka gra, że zacznę w nią grać jakiś piątek o 18 i w sobotę o 9 rano się zorientuję, że minęło 14 godzin. Tak, plus będziesz jeszcze potem siedział na forach i doczytywał o wszystkich mechanizmach i tym, jak coś najlepiej i najbardziej wydajnie robić, więc jakby pozdrowienia Krzyżna Droga, że tak powiem. Halleluja i do przodu. Tak. I znalazłam taką grę, która się nazywa, i teraz tytuł to jest Say No More. No jest z wykrzyknikiem, żeby częściej mówić nie. I to jest bardzo dziwna gra. Ja ją przeszłam, ona tam trwa 1,5 do 2 godzin. I to jest gra, która literalnie mówi o tym, że zaczynasz pracę w korporacji, jesteś stażystą i tutaj w tej korporacji ci mówią, żebyś zawsze był na tak. I chcą od ciebie rzeczy, na które obviously powinieneś powiedzieć nie. Więc cała mechanika tej gry, calutka mechanika, to jest to, że ty mówisz nie swoim współpracownikom, szefom i wszystkim dookoła i uczysz asertywności też przyjaciół z biura. I tam jest, on jest po prostu so fucking crazy, bo zaczyna się od tego, że ty przychodzisz do pracy, to jest twój pierwszy dzień w pracy i twój przyjaciel, który jest współlokatorem, daje ci lunch, zrobił ci lunch do tej pracy, do twojego pierwszego dnia w pracy jako stażysta w biurze korporacyjnym. I on ci mówi, że słuchaj, skoro już masz pracę, to mam nadzieję, że mogłabyś zapłacić co się płaci za mieszkanie? No w sensie czynsz. Że możesz zapłacić, bo ja nie mam za co. I ty obviously chcesz mu powiedzieć nie, ale twoja postać nie ma w sobie jeszcze energii i confidence, żeby mu powiedzieć nie. I robi takie zamiast mówić nie. I kiedy przychodzisz do biura, to automatycznie widzisz, że tam się dzieje coś nie tak i wszyscy są na tym, żeby mówić tak, a zabierają ci ten lunch. Twój supervisor, tam kierownik zmiany, że tak powiem, zabiera ci lunch i ty taki już bezsilny, że nic nie możesz zrobić, znajdujesz Walkmana z kasetą o tym, jak mówić nie. I to jest taki coachowski system, jakby Hulk Hogan uczył ci, wiesz, że musisz powiedzieć nie, więc spróbuj ze mną, nie. I ty mówisz nie. I on mówi, dobrze, powiedz nie. I masz 4 rodzaje mówienia nie. Możesz mówić nie w taki sposób, że taki bardzo głośny, heated, to się nazywa taki nie. Albo taki bardzo zimny, czyli nie. Albo leniwy, czyli na. Albo to się chyba nazywa wicked, taki szalony, i on wtedy no. I ogólnie musisz przechodzić, jakby twój bohater chodzi automatycznie, ale ludzie do ciebie podchodzą, na przykład mówią, idź, zrób mi kawę. I ty mówisz nie. I oni tak upadają jak w Dragon Ballu, takiego dostają od tego, nie wiesz, takiego super przerysowanego tego, gdzie w ogóle wylatują przez to biuro i biurka lecą dookoła, tak? Bo to jest taka gra bardzo na takiej bardzo goofy fizyce oparta. I tam jest centralnie jakby, to jest taki roller coaster ride, że zaczyna się od tego, że ty musisz wziąć tego lunchboxa, ale tam się jakaś taka intryga robi, że nikt w tym biurze nie potrafi mówić nie, a ty potrafisz, więc oni ci ufają, więc ty zabierasz ich na lunch do parku i oni się uczą od ciebie, takie w jakimś takim fight clubie, mówić nie. I tam na przykład odgrywały takie scenki, że musisz dzisiaj zostać po pracy. Właściwie ty musisz zostać robić nadgodziny przez cały tydzień i w ogóle nie wracać do domu. I tam babka nie może powiedzieć nie, nie umie. I mówi takie i ty jej mówisz no. I tam w pewnym momencie są już takie naprawdę Dragon Ballowe walki, gdzie tam dwie osoby się unoszą nad ziemią i na siebie krzyczą, że nie. I w ogóle w pewnym momencie jesteś w kosmosie, być może. Nie chcę tutaj za dużo jakby spoilować, co tam się dzieje, bo tam się szalone rzeczy dzieją, to jest gra na 1,5 godziny. Ale jest naprawdę czymś bardzo świeżym i ma message, w sensie, że musisz mówić częściej nie. Z szacunkiem dla osoby, która jest jakby twoim rozmówcą, ale musisz stawiać granice, co nie oznacza, że zawsze musisz mówić nie, co nie oznacza, że zawsze, że nigdy nie masz mówić tak, ale żeby jasno wiedzieć, gdzie postawić granicę i że to też jest wyraz szacunku dla osób dookoła ciebie. I ja uważam ogólnie, jako osoba, która dosyć dużo i często mówi o etyce designu, jakiegokolwiek designu, że to jest największa w ogóle broń w arsenale designera, powiedzieć nie na jakiś pomysł, a my w ogóle jesteśmy nieprzyzwyczajeni do tego w środowisku pracy, że my możemy mówić nie. I uważam, że przez to ta gra, pomimo tego, że jest super zabawna i bardzo wacky i bardzo taka... To po prostu wszystko jest podkręcone do 11 tam. To ona jest naprawdę potrzebna. Pograłam sobie w nią wczoraj i skończyłam w nią grać o 1:00. To była 1 albo 2, nie wiem, bo ukradli nam godzinę. I tak stwierdziłam, i się sama do siebie uśmiechnęłam, że istnieje taka giereczka, która się nazywa Say No More.
którą bym chciała ogólnie polecić jako taki eksperymencik. W nią się gra bardzo szybko, jakby cały czas coś tam się dzieje, cały czas cię karmią jakimiś nowymi, bardzo dziwnymi w ogóle wydarzeniami, które się tam dzieją. I przy okazji to się wszystko dzieje w jeden dzień w tym, więc to jest bardzo taki dzień w biurze, którego raczej niezapominalny. Są tam mega zwroty akcji, są tam w ogóle dziennikarze w pewnym momencie. Jest naprawdę, naprawdę rzeczy tam się dzieją. Bardzo, znaczy tacy telewizyjni, którzy patrzą na to, co robi ten stażysta. Jest to coś szalonego, więc jakby zwracam uwagę na tą giereczkę. Ona jest na Steamie. Nie wiem, czy jest na konsolach w sumie. Może zaraz sprawdzę. Dominik, co jest grane u ciebie za to? Obejrzałem czwarty sezon Ozark, a w zasadzie pierwszą część czwartego sezonu, czyli 7 odcinków. Druga część jakoś w kwietniu ma zostać udostępniona. To jest ostatni sezon serialu. Ja tylko powiem, że też jest na Switchu dostępna Say No More. To będzie ostatni sezon tego serialu i ja już o tym serialu mówiłem i moja opinia na jego temat się nie zmieniła. Natomiast oglądam go. Nie wiem czemu. Tomek mnie pyta czemu, wy mnie pytacie czemu. Nie wiem czemu, słuchajcie. Ja liczę na jakiś payoff, na jakąś jakby nagrodę za to, czego oglądam. W tym momencie jedyną satysfakcjonującą mnie nagrodą będzie to, że wszyscy bohaterowie tego serialu zginą brutalną i bolesną śmiercią i zostaną rozsypani na wszystkie strony świata. I wtedy miałbym takie nice. I wtedy miałbym takie, było warto to oglądać. Bo nienawidzę tego serialu. Tak, on jest realizacyjnie jakby jest taki okej, okay, jest taki, to jest taki kurna 7 na 10, ale jednocześnie on ma wszystko to, czego ja nie cierpię i wydaje mi się, że trochę lepiej ostatnio to uchwyciłem, co to takiego jest, albo może słabo pamiętam, jak o tym mówiłem ostatnio, ale jak wiecie, nie wiem, czy wiedzą to słuchacze, ale wiedzą to Iga i Tomek, że jakiś czas temu wpadłem w dziwną YouTube'ową norę oglądania filmików True Crime, jak White Basic Beach, głównie polegających na takich scenach przesłuchań podejrzanych, tam analizowanych przez jakiegoś człowieka i tam opowiadającego o tym. I w jednym z tych filmików była bardzo fajna postać takiej legendy podobno w kręgach ludzi fascynujących się przesłuchaniami. Taka postać nazywająca się Jeffem. I kiedy pan komentujący ten filmik mówił o Jeffie, to zwrócił... czy przesłuchiwany? Przesłuchiwany. Kiedy zwrócił uwagę na taki element charakterystyczny Jeffa, to mówię o czymś takim, o takiej podstawowej różnicy, która odróżnia vilana, czyli nie wiem, złoczyńcę, czarny charakter, od antybohatera i jest to jakaś słabość, wrażliwość, jakiś taki element ludzki w tej postaci, która pozwala się identyfikować z tą postacią. I to jest moim zdaniem coś, czego zajebiście brakuje w Ozark. To jest serial o jednowymiarowych kurna ludziach, robotach. Tam i to jeszcze jadących na takich kurna przy okazji nudnych stereotypach. Jeżeli tak można powiedzieć, główny bohater, ta głowa rodziny, grany przez Jasona Batemana, to jest człowiek, to jest kurna taki modelowy, kurna, twardy facet, nie? On nie ma żadnej w ogóle skali emocjonalnej poza mówieniem ze spokojną twarzą i takim, wiecie, taki kurna facet skała, nie? Że nic go nie rusza, on ma plan, jak coś się nie powodzi, to on to przyjmuje ze spokojem, nie ma żadnych w ogóle momentów słabości, nie ma żadnych momentów takiej autorefleksji, żadnych momentów takiego, nie wiem, kurde... choćby jakiegoś takiego dziwactwa w sobie, czegoś takiego, nie wiem, on mógłby być pozbawiony, może być psychopatą na przykład, ale żeby miał w sobie coś takiego, nie wiem, poczucie humoru, czy jakieś dziwne zainteresowanie, coś takiego, co pozwoliłoby się jakoś uczepić tej postaci i być zainteresowany nią. Ale nie, on tego nie ma i tam wszystkie postacie takie są. Jego żona to jest z kolei jakaś taka histeryczka, która na każdy problem reaguje jakimś w ogóle wybuchem i bieganiem i krzyczeniem, nie? Więc to idzie po takich w ogóle najtańszych stereotypach płciowych. I tam wszystkie postacie takie są, autentycznie. Oglądam teraz, a poczułem to tym bardziej, bo zacząłem sobie przypominać Better Call Saul przed szóstym sezonem, który będzie miał premierę w kwietniu. I oglądam Better Call Saul jakby chwilę po Ozark i to jest tak dramatyczna różnica pomiędzy tymi serialami, że po prostu tam w Better Call Saul właśnie każda postać ma coś takiego. Ten serial ma w sobie
humor, ma w sobie dramę, ma w sobie jakieś tam jakąś uczuciowość, jakąś taką delikatność nawet, a jednocześnie potrafi być o psychopatach, o mordercach, o dealerach narkotykowych, o kartelu, o tym wszystkim, ale jednocześnie jest o ludziach w tym wszystkim, o tym jakby gdzie człowiek i co człowiek robi w tej sytuacji, a w Ozark w ogóle nie ma ludzi, tam są jakieś takie kurwa pionki, jakieś takiej szachownicy, której nikt cię nie obchodzi, a jedyny sposób, w jaki twórcy potrafią tak uchwycić widza, żeby jakby przyciągnąć twoją uwagę, to od czasu do czasu któraś z postaci w losowym momencie wyjmuje pistolet i zabija inną, nie? Jakby to z niczego nie wynika, tylko po prostu jest nagle tam musimy, widzu ogląda się jeszcze puf i tam ginie jakiś bohater. Klasyczny Czechow, on uczył, że jeżeli nic się nie dzieje na scenie, to zabije jedną postać po prostu. I w tym sezonie też było coś takiego i to jest takie kurna takie znikąd, takie tam nie ma żadnego takiego budowania właśnie jakiejś dramy, jakiegoś takiego napięcia emocjonalnego, tylko tam wszystko idzie na takich najtańszych, kurna, chamskich trikach, takich chwytach, kurde, z podręcznika, tam scenopisarstwo 101, nie? To dlaczego nie... sobie to robisz, Dominik? Jeszcze piszesz do nie nas wie... o tym. Nie wiem, Tomek, więc ja mam wrażenie, że mi nawet nie tyle przeszkadza w Ozark to, że to jest serial o złych ludziach, bo można zrobić serial o złych ludziach. Takim najbardziej, już kończąc, najbardziej dla mnie takim kluczowym przykładem na ilustrującym różnicę pomiędzy tymi dwoma serialami i też różnicę w podejściu, różnicę pomiędzy dobrym serialem, a złym serialem o przestępczości, czy o jakichś tam czarnych charakterach, czy antybohaterach, jest postać Lalo i podobną postać wprowadza Ozark w tym sezonie. Lalo jest zajebisty. A jednocześnie Ozark wprowadza postać, nie pamiętam w tej chwili, chyba Javier się nazywa, siostrzeńca tamtego szefa kartelu. I to jest bardzo podobna postać. Też takich taki męski, stereotypowo przystojny Meksykanin, który jednocześnie jest bardzo złym człowiekiem. Nie? Tylko, że Lalo dobrze ilustruje to, że Lalo być może nie ma w sobie jakiejś delikatności, znaczy okej, ale nie ma w sobie jakiejś słabości. To jest właśnie taki typowy czarny charakter, tak? Ty nie masz z nim sympatyzować, on ma wzbudzać strach w tobie, ale jednocześnie jest tak charyzmatyczny, tak właśnie on ma coś w sobie. Trudno nawet uchwycić co, nie wiem, może Tomek lepiej to uchwyci, ale... Być może to jest je ne sais quoi po prostu. Takiego, że on jest fascynujący, że ty mu może nie kibicujesz i ty jednak wolisz w starciu jego z bohaterami, żeby to ci główni bohaterowie jakby wyszli obronną ręką ze spotkania z nim. Czyli on jest faktycznie bardziej czarnym charakterem niż antybohaterem, ale jednocześnie jest fascynującym czarnym charakterem. Jest takim, kurde, że ty się zastanawiasz, co on dalej zrobi, ale nie dlatego, że myślisz, że zaraz wyciągnie pistolet i ojca strzeli. W Battle Call Saul w tym szóstym sezonie jest scena, kiedy on po prostu przychodzi do dwójki głównych bohaterów i z nimi rozmawia w ich domu. I to jest scena tak pełna napięcia i tak w ogóle sprawiająca, że człowiek siedzi na krawędzi siedzenia, że kurna głowa mała. A w Ozark to potrafią to po prostu zrobić takim, wiesz, takim, że wyciągnie pistolet, kogoś zabije i może to zrobić w każdej chwili. To za zły człowiek, nie? I masz takie hajebie, nie? Strasznie nie lubię tego serialu. Ja to dobrze, że go oglądasz. Ja ty jak mówiłeś, to sobie googlałem trochę polskie prawo i chciałem potwierdzić, że jest legalne, żebyś odszedł od tego serialu. Jakby tam... Nikt cię nie będzie ścigał za to. Więc tak, tyle chciałem powiedzieć, ale no skończy się niedługo, to mnie uwolni. Sekcja poetycka jeszcze. Dzisiaj wiersz ukraińskiego poety Serhija Żadana w przekładzie Jacka Podsiadły. Oczywiście ja chciałbym, bo ostatnio już przestałem za to przepraszać, ale chciałbym znowu zacząć przepraszać za to, jak czytam że nie jestem jakimś tam recytatorem zawodowym ani nic takiego, więc miejcie to na uwadze. Idzie to tak. Historie miłosne zaczynają się rano, w zimnym pokoju, gdzie każde z tych dwojga próbuje w ślepym świetle świtu twardo patrzeć drugiemu w oczy. Nie odwracać wzroku, nie wstydzić się tego, co właśnie powiedziało, nie żałować tego, co właśnie zrobiło. I kiedy któreś nie wytrzymuje, a kto nie wytrzymuje, to on nie wytrzymuje i patrzy przez jej ramię i widzi przechodniów w deszczu za oknem, wtedy w jego spojrzeniu pojawia się coś, co można nazwać miłością.
I to był wiersz Serhija Żadana w przekładzie Jacka Podsiadły. Właśnie zauważyłem, że kurde, nie skopiowałem sobie tego tytułu tego wiersza, więc mam nadzieję, że to jest wiersz bez tytułu. A jak jest z tytułem, to będzie w opisie odcinka ten tytuł. Przepraszam bardzo, moja wpadka, więc jednak spierdoliłem wszystko. Chcielibyśmy jeszcze za Patronite podziękować Tomkowi 2, Michałowi i Muffinkowi. Wasz wkład w nasze życie jest odczuwalny, ale również wkład wszystkich innych, którzy nam pomagają na Patronite, jest również odczuwalny i dziękujemy wam za to. I pamiętajcie, że mamy coś takiego jak Patronite, bardzo on nam pomaga, ale jednocześnie też nigdy nie będziemy nic za paywallem chować, więc jeżeli nie stać was albo nie uznajecie Patronite'a, to nie wpłacajcie i też będzie fajnie, spoko, luz. Czy mamy coś jeszcze do dodania? Iga? Nie, nic nie mam. Nie. Dominik? Nie. To cześć. Cześć. Super tygodnia, pa, pa.